Cześć, śmierć z tej strony. Witam Was w niedzielny wieczór, 23 maja 2021 roku. No i tak, no i słuchajcie, jesteśmy. Jak już pewnie wiecie, nie udało mi się wyjechać. Nie udało mi się wyjechać na muszaki, ale jakoś to przeżyję. Zobaczę się z chłopakami na muszakach najpóźniej we wrześniu. W każdym razie dochodzę do siebie po chwilowym załamaniu zdrowia i po różnych takich rzeczach. Nawet do, na tyle do siebie dochodzę, że dzisiaj sobie pierdyknąłem na świeżym powietrzu trening ze szczangą. Jutro wam pokażę. Mniej więcej miejsce, stanowisko, w którym sobie ćwiczę. No i tak. No jedziemy. A, i wróciłem do regularnego picia. Picia. Fajnie to zabrzmiało. Dokończę najpierw. Wróciłem do regularnego picia yerba mate. Także będzie tylko zdrowy No i teraz tak, słuchajcie. Przede wszystkim bardzo dużo dzisiaj ciekawych informacji takich codziennikowych myślę, że w maju się skończy deficytem dwóch, trzech może codzienników jednak czasami jest tak, że po prostu no nie ma o czym nagrywać a już jak jest dzień związany z live'em bo żeby była jasna sprawa, takie filmy poza codziennikowe, no to to jest jakby odrębna sprawa nie? ale... Ale codzienniki są raczej na takie sprawy bieżące, a dzisiaj kurczę się dużo wydarzyło, ale myślę, że poruszymy wszystko tutaj. Po kolei o czym chciałem powiedzieć. Po pierwsze, zastanawiamy działanie naszych, słuchajcie, naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w paru różnych sprawach, które ostatnio miały miejsce. Pierwsza z takich spraw to. Oczywiście wy, y, decyzja, bo to nie jest wyrok, decyzja Sue. sędziny z która o, rozkazała zamknąć kopalnię odkrywkową Turów. Ja się no, nie nadaję na polityka, bo pierwszą rzeczą, którą ja bym zrobił, jeżeli by miałbym moce władcze, takie jak na przykład Jarosław Kaczyński, to ja bym nie dość, że olałbym to, to jeszcze bym mm, zrobił konferencję prasową i poprosił górników z tej kopalni, górników odkrywkowych o zwiększenie wydobycia i zapowiedziałbym y, otworzenie kolejnej kopalni w, po, w, w pobliżu granicy z Czechami. Po prostu nie do pomyślenia dla mnie jest to, że jakaś sędzina siedząca gdzieś tam za granicą w krajach Beneluxu, jej się, że tak powiem, wydaje, bo widocznie ona tak to rozumie, że ona może swoją decyzją zamknąć nam kopalnię i w ogóle cokolwiek wymusić, no. Niestety obawiam się, że PiS, jako że staje się już bardzo proeuropejski, socjalistyczny w swoim myśleniu, być może zacznie jakieś negocjacje, a tutaj nie można negocjować, no. Tutaj trzeba to osrać. Przepraszam za brzydkie słowa w niedzielny wieczór, ale trzeba to olać i jeszcze powiedzieć: Kurna mać, jeżeli e, skończycie z Nord Stream 2, wysadzicie ten rurociąg w powietrze, to my zamkniemy kopalnię. A Czechów e, trzeba w jakiś sposób inny no, zadowolić. Po prostu. Bardzo dużo ciała żeśmy dali my i nie tylko my, jako Polska, ale w kraje różne europejskie i nie tylko europejskie, z Czechami, że żeśmy zostawili Czechów, można powiedzieć, samotnych w ich konflikcie z Rosją w związku z tym wykryciem przez czeskie służby bezpieczeństwa w związku funkcjonariuszy rosyjskich służb specjalnych z e, pożarem tego magazynu broni, pamiętacie? Tyle było pierdzielenia. No przecież, słuchajcie, od razu państwa powinny uznać władze Federacji Rosyjskiej za terrorystów i wysłać za nimi listy, gończy. Wstawić się za Czechami w 100%, a w tak czasie zostali sami. No trudno się dziwić, że oni teraz również grają wyłącznie na siebie, no przecież. Ta decyzja, zwrócenie się do odsułek i te negocjacje i różne tego typu rzeczy odnośnie tej elektrowni, no to jest granie na siebie przez Czechów. No. Tak samo sprawa związana z, nie wiem czy słyszeliście dzisiaj, samolot Ryanairu lecący z Aten do Wilna, czyli z krajów... Będących członkami Unii Europejskiej, wewnętrzny lot w ramach Unii Europejskiej, został nad terenem Białorusi przechwycony przez białoruski samolot, białoruskie siły powietrzne, sprowadzony na ziemię pod pozorem tego, że została informacja przekazana białoruskim władzom, że na pokładzie znajduje się bomba. No, i samolot został sprowadzany. Okazało się, że leciał tym samolotem dysydent, który już w Atenach na lotnisku prawdopodobnie zidentyfikował obserwację białoruskich służb specjalnych, która kontrolowała jego przelot. Dysydent, który został momentalnie zatrzymany po wylądowaniu, zdaje się w Mińsku czy tam na jakimś lotnisku w Białorusi. Zatrzymana, a samolot został poszczony dalej. Słuchajcie, to jest. Akt piractwa powietrznego to jest akt terrorystyczny, porwanie samolotu. Według mnie. I tak samo w tej sytuacji, tym bardziej, że samolot jest zarejestrowany w Polsce samolot Ryanairu. Gdyby nasze władze miały jaja, od razu powinny ogłosić władze Białorusi terrorystami. Oskarżonymi o działalność terrorystyczną i porwanie samolotu, wydanie dyspozycji porwania samolotu, ustalić, jak się ten pilot tam nazywał, jego też oskarżyć osobiście, konkretną osobę, oskarżyć ministra obrony narodowej Białorusi o akt terrorystyczny i wysłać za nimi listy gończe. Listy gończe wystawić za nimi. Tylko i wyłącznie w ten sposób się rozmawia. Z krajami stosującymi metody tego typu. A tak samo jak wcześniej optowałem co do tego, żeby rozmawiać w innych sprawach związanych z naszymi stosunkami międzynarodowymi, żeby w ten sposób rozmawiać również z Izraelem. Nie przepraszać, nie wchodzić w pupę i tak dalej, cały czas. Tylko jeżeli Izrael na przykład nas pomawia, prawda? podawać ich do sądu i tak wygrają, wiadomo, ale cały czas walić w sąd i mówić, że to jest rasistowskie, antypolskie, a nie, że prowadzimy dialog, staramy się to wyjaśnić, przeprosili dziennikarzy jakiejś tam gazety Harec ha czy coś. Nie wiem, trzeba ostro rozmawiać ze wszystkimi, którzy w ten sposób postępują. No dlatego widzicie, no Trzeba. Ja tak sądzę. Dlatego ja się nie nadaję na polityka, no bo to zaraz by jakaś wojna wybuchła. A nie daj Boże, jak miałbym pod palcem przycisk, kurde, uderzenia jądrowego. <słuch> Słuchajcie. No i tak, to tak sobie zacząłem wstępnie. Widzę, że tutaj 100 lat dostaję życzenia. O, i nie tylko życzenia, bo widzę, że... Karol, dziękuję Ci za wsparcie kanału. Cześć, najlepszego chmielu. Co myślisz o oficjalnej wersji ataków na WTC? Bardzo ciekawiło mnie Twoje zdanie na ten temat, zdrówka. No, zaraz mogę tam chwilkę delikatnie coś na ten temat powiedzieć. E, bardzo dziękuję za wsparcie kanału. No właśnie, tak jest. Słuchajcie, ja w dniu wczorajszym miałem e, urodziny. 47. I powiem Wam, że kompletnie nie czuję tego wieku. Kurna, jestem identycznie taki sam. A nawet wydaje mi się bardziej. no Więcej doświadczenia życiowego mam, ale jeżeli chodzi o jakieś takie zagrania czy zainteresowania, to ja się wiele nie zmieniłem od moich powiedzmy, nie wiem, dwudziestych, którychś tam rodzin. Także zaawansowany wiek bo wiem, że tutaj jest trochę osób młodszych, również zaawansowany wiek chociaż ja siebie nie uważam, że jestem zaawansowany wiekiem nie jest zły. Ten wiek jest bardzo sympatyczny. Uważam, że to jest najlepszy okres w moim życiu. Poza tym, słuchajcie, dla tych, którzy trochę obawiają się starości, mam dla Was dobrą wiadomość. Mam wielu kolegów, którzy są w wieku mojego ojca, nieżyjącego już, którzy mają po 70 kilka lat, po 80. No, 80 to chyba tam jeszcze chłopaki nie mają. No, to są trochę młodsi od mojego taty. Yy, I ff, są tacy sami goście jak ja. No, tyle, że są bardziej pomarszczeni i kuleją bardziej niż ja. Także <noise> życie potrafi być zaskakujące w tym wieku. Także słuchajcie, jest rewelacyjne. Zaraz o tym WTC, to, znaczy w skrócie, może słuchajcie o tym WTC. Oficjalna wersja. No, oficjalna wersja jest taka, a nie inna. No, wiadomo, um, kto zaatakował um, te dwie wieże. Samolotami, Kto siedział ze starami, kto zorganizował to wszystko, tak, to byli terroryści. Pytanie jest tylko, czy służby o tym nie wiedziały wcześniej? Bo przypominam Wam pierwszy zamach na WTC, w którym podstawiano furgonetkę na parking pod wieżą, jedną z wież World Trade Center. No to furgonetkę tą podstawiał e, przykrywkowiec FBI, który do końca kazali mu trzymać operację. Mówił, że słuchajcie, no ale ja tutaj wjeżdżam z bombą, no. Ale dobrze, dobrze wykonują jesteś tutaj, no a potem bomba wybuchła i, i taka sytuacja. Także poza tym zadziwiające zachowania instytucji różnych, które znajdowały się w tych wieżach, instytucji często powiązanych z państwem Izrael, który zachowania tych instytucji może mogą świadczyć o tym, że Izraelczycy na przykład wiedzieli o tym, że taki atak będzie miał miejsce. Bo nie wydaje mi się, żeby Amerykanie, a w szczególności no władze amerykańskie wiedziały. Prawdopodobnie wiedzieli, ja coś oficerowie Służb Bezpieczeństwa Departamentu Obrony czy, czy Agencji Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych być może wiedzieli, ale w każdym razie, słuchajcie, wydaje mi się, że ten atak na WTC został wykorzystany przez różne służby wewnętrzne, amerykańskie, federalne. I różne organizacje do zrobienia swojej roboty, no, do zatarcia paru śladów, do mm, nachapania się troszeczkę kasy, do zniknięcia pewnych rzeczy w ruinach WTC i okolicznych budynków. Natomiast jeżeli chodzi o tak, no on był, wiadomo przez kogo był przygotowany, wiadomo przez kogo był wykonany, tylko teraz jest kwestia taka, czy... Yy, Czasem komuś nie zależało na tym, żeby ten atak doszedł do skutku. No i to tak w skrócie na ten temat. Tak, tutaj Borewicz się pyta, czy kibicowałem lewemu. Tak, oczywiście. Ja bardzo lubię Roberta Lewandowskiego, chociażby dlatego, że jest profesjonalistą i jest troszeczkę bardziej poukładany niż większość. Niestety naszych piłkarzy. Bardzo mu kibicowałem, jestem bardzo zadowolony, że udało mu się przebić rekord tej Bundesligi Gerda Miller'a. Należało mu się. Także. No nie to, że ja tam generalnie z transparentem siedziałem, wiecie, przed telewizorem, ale, ale szanuję. Marant. Konkreć, konkretne wsparcie na urodziny, widzę najlepszego setka. Dziękuję uprzejmie. Mam szereg zagadnień, które będę mógł zrealizować dzięki Waszemu wsparciu, wsparciu kanału. Jak ja kocham Polskę również, 100 lat czekamy na budowę. Słuchajcie, z budową tej, tego czegoś. W lesie, no, no niestety muszę się cały czas wstrzymywać, w związku z tym, że jeszcze muszę, musi być papierologia dograna, bo przede wszystkim muszę wiedzieć dokładnie, z dokładnością do metra co najmniej, gdzie ja mogę to zbudować wszystko. A do tego jest potrzebny geodeta. Żeby był geodeta, to muszą być papiery związane z działką naniesione to wszystko musi być. Dlatego to jeszcze chwilę potrwa, ale myślę, że już całkiem niedługo. W każdym razie na pewno no, na dniach ja tak to kurczę musiałem odłożyć ze względu na parę sytuacji, które mi wynikły, ale na dniach będę tam jechał na bytowanie to. zresztą tam w spokoju na ten temat poopowiada, poopowiadam, wam trochę pokażę dokładniej niż to było na tamtym filmie, jak to wszystko tam na miejscu wygląda. Także, ale a w ogóle a propos tego Polskiego Ładu, no to wiecie, no nie będę budował od razu 70 metrowego domu. <grym> także Peter, Pan się pyta Chmielu, czy oglądałeś film Czerwone Berety z 1962 i Wilczecha z 68 e, ja nie kojarzę, czy to były akurat te lata tych powstania tych filmów ale oczywiście oba filmy oglądałem oba bardzo lubiłem, a film Czerwone Berety oglądam regularnie i ten film między innymi sprawił również, był jednym z tych filmów, które spowodowały, że stworzyłem w Czerwonych Beretach Także, z Marianem Kociniakiem w roli głównej. Bardzo dobry film. Także tak. Yy, I... kurde... Tak, tutaj genial. Chmielu, zamkniemy Turów, jak oni zamkną nas dwa. Za akcją Czechów i tak stoją Niemcy. Oczywiście, tym bardziej, że nie wiem, czy zauważyliście w komunikacie oficjalnym e, czeskim, ministra spraw zagranicznych Czech, dotyczącym zamknięcia kopalni naszej Turów. E, Czesi mówili o tym, że ta kopalnia powoduje m, źle wpływa na Czechów i na Niemców. Tam pada zdanie, już nie pamiętam dokładnie o co chodziło, że. Wy macie tutaj, żeście przedłużyli koncesję bezprawnie, a tutaj przecież te kopalnie nasze muszą być zamknięte. Nasze czeskie i niemieckie. I wody gruntowe nasze czeskie i niemieckie opadają. No. <grywka> Kurz na macie. No słuchajcie, no historycznie Czesi są bardzo związani z Niemcami na pewno bardziej niż my. A poza tym, no. Czesi są bardziej, no słuchajcie, mm... Może to, to nie jest wcale negatywna cecha, ale są tacy bardziej pragmatyczni, a, ale oni też za bardzo nie przywiązują się do swojej, mam wrażenie, jakiejś państwowości albo wolności takiej. No, no nie wiem, takie jest moje wrażenie. Natomiast dla mnie skandaliczne jest to, co y, wyprawiają w tym. Opozycja u nas. Oczywiście opozycja mówi, że no nie można tej kopalni zamknąć od razu, ale tutaj trzeba i walą w rząd, ale no nie można, no bo miejsca pracy, wiecie, bo boją się o wyborców. Natomiast skandaliczne jest to, co pierdyknęła pani Róża Thun, która niedawno odeszła z Platformy Obywatelskiej, bo ona się już poczuła taką europejką, że ona już tam w tej partii, Europejskiej Partii Ludowej zdaje się działa. Już PO tutaj lata koło pióra. No to ona do tej sędziny, która wydała to polecenie zamknięcia kopalni, napisała na Twitterze: Brawo, pani sędzio, brawo. Jakim to trzeba być low -life słuchajcie, i jak trzeba mm, mieć. Yy... No, ja rozumiem, ona się czuje Europejką, nie Polką. I wtedy jest wszystko jasne. Także, ale to strasznie mnie bolą zawsze tego typu sytuacje, no, że ktoś może w ten sposób, ja wam kiedyś opowiadałem, rozmawiałem z moim kolegą, zresztą którego bardzo lubię i cenię, lecz jak mnie oglądasz, to mówię o tobie, Lechu, który powiedział, facet doświadczony, dojrzały życiowo i tak dalej, który powiedział, jak ja mówię, że słuchajcie, no przecież oni dążą do federalizacji i chcą, żeby skończyły się państwa narodowe. Nie będzie Polski ze stolicą w Warszawie, nie będziemy odrębnym państwem, nasz, no, stracimy własną suwerenność. Jak tam żeśmy rozmawiali na różne pomysły dotyczące właśnie zwiększonej integracji Unii Europejskiej, to ten mój kolega powiedział, no no, no i co z tego, no to przecież bardzo dobrze, no przecież w końcu jesteśmy Europejczykami. Ja powiem szczerze, że myślałem, że kurna się przesłyszałem. No. Ale niestety wówczas sobie uprzy, uprzytomniłem, że bardzo dużo ludzi w ten sposób myśli, że dla nich to jest nic: historia nasza, nic jest nasza odrębność, niczym jest nasza odrębność, niczym jest ojczyzna de facto. Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć i zawsze się zastanawiam, gdzie, gdzie jakiś błąd był popełniony nie wiem, w życiu tych ludzi, bo ja uważam, że to jest błąd, że to jest błędne, że tutaj jest coś nie tak, z domu wyniesiona albo coś, no nie wiem. No. Hm. Nie wiem, takie mam wrażenie. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że. No w przyszłości gdzieś tam rzeczywiście państwa narodowe znikną no. pisarze science fiction dawno to przewidzieli ale no nie, nie pakujmy się de facto w wielkie Stany Zjednoczone Unii Europejskiej w przededniu ich upadku no. bo Europa Zachodnia upadnie chyba, że zrezygnuje z demokratycznych wartości, które w tej chwili reprezentuje Wiecie, no mówię o mniejszościach, które zniszczą od środka te kraje europejskie, zachodnie kraje europejskie. Niestety mówię to ze smutkiem, bo ja bym wolał, żeby Europa Zachodnia pozostała w naszym kręgu kulturowym, w sensie naszym, europejskim. I nie mówię o tej Europie socjalistycznej, jaka w tej chwili tam się, że tak powiem, osadowiła. Tak, tutaj zaraz pogadamy o tych protestach różnych. Poczekajcie. Słuchajcie, Piotrek, 100 lat ja mam jutro, ja mam jutro. Horoskopy twierdzą, że bliźnięta się nie dogadują. Mogę potwierdzić, moja partnerka też bliźniak, ale z tobą mam wrażenie, że nadajemy na tych samych falach. Przypadek. <grym> moja małżonka jest też bliźniakiem. Także dogadujemy się. czekajcie chwilę A, yerbę pijesz wędzaną czy nie wędzaną nic mi na ten temat nie wiadomo klasyczną piję zawsze Pawlaczyński dzięki za wsparcie kanału wszystkiego najlepszego dziękuję uprzejmie słuchajcie kurde widzę że tutaj się straszne rzeczy sypią 100 lat od kufla <grym> i od yy... No, ciężko aż to przeczytać. W każdym razie dziękuję, wszystkiego najlepszego Chmielu, dzięki za wsparcie kanału YZGRZAG, może jakiś skrót od tego. Kurczę, doceniacie, że tak powiem, moje urodziny, <laughs> super. Nie piję jerby wędzonej. Ja piję normalną, ludzie, ja nawet nie wiedziałem, że jest jakaś wędzona herba. słuchajcie. Piję normalną, najbardziej lubię Pacharito, yy, Specjaliza, coś tam Elaborada i tak dalej. Yy, Także jestem klasykiem. Paweł, też dziękuję w dniu urodzin, dwie raty na gwoździarkę najlepszego. Na Urodziny miałem wczoraj, ale to nie znaczy, że musicie wycofywać zaraz, że tak powiem, wsparcie. <laughs> Urodziny miałem w dniu wczorajszym, wspominałem o, tam, o tym przy wczorajszym codzienniku. Dzisiaj myślałem, że dzień spędzę, słuchajcie, swobodnie, jakoś bardziej odpoczynkowo. Trochę sobie grałem na perkusji. Dzisiaj tam robiłem pewne rzeczy związane z kanałem. I powiem Wam, że nagle się zwaliły koleżanki mojej córki do domu i był Saigon. Kurna, no był Saigon. Ja pierdzielę, drwały się tu do perkusji. Kurcze. No że jak się na tym gra? Ja ja Pierdził. No ale dobrze, no trzeba niechżeć jaki się... Dla nich to coś takiego, wiecie, no nie codziennego, no. Nie każdy rodzic ma w pokoju perkusję, nie? <grytanie> o, cześć Wojtek, witam cię. O, Jarek. Siema chmielu, zauj że nie byłeś na musakach 100 lat. No żałuję, Jarek, żałuję, no ale powiem tak, byłbym bardzo upierdliwy, no prawdopodobnie, bo się strasznie słabo czułem, kurde, w dniu wczorajszym i, ale chęć będzie, że tak powiem, będę bardziej się radował jeszcze jak się zobaczymy, mam nadzieję niedługo, bo chyba w lipcu może się uda ze zwiadem, nikt o tym nie wie. Pacharito jest wędzona. Mówienie, że rak jest rakotwórcza, to tak samo mówić. Pierwszy raz słyszę, że jest wędzona. Jakaś yerbamata jest suszona, no, ale wędzona nie jest w dymie. Wojtek, dziękuję Ci za wsparcie kanału żołnierzy Korpusu, Korpusu Piechoty Morskiej. Właściwie Marine. Pacharito, że jest wędzona. Kurde, aż się zdziwiłem. Kurde, poczekajcie, aż, aż mi się wierzyć nie chce. Ewo yerba mate jedna z najpopularniejszych i najbardziej docenianych klasycznych paragwajskich odmian yerba mate na świecie paragwajska yerba o ostrym smaku i goryczy drobnociętkie listki ba 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 nic nie jest napisane, że ona jest wędzona. Nie wiem skąd taka informacja. Hmm. Nic nie jest tutaj napisane, że ona jest wędzona. Zresztą nieważne: no, ja piję ją od lat i jeszcze żyję, raka nie dostałem. Także słuchajcie, chociaż może dostałem, a o tym nic nie wiem. <laughs> chociaż nie no, raka miałem, bo przecież miałem wykryte guzy rakowe. No kiedyś, ale to już lata temu, nie ma co. Każdy ma jakiegoś rakulca. No, aby to nie był jakiś niebezpieczny. <noise> Uweks dziękuję za życzenia. Zresztą wszystkim dziękuję, słuchajcie, bo widzę, że co chwila ktoś składa mi życzenia. Bardzo dziękuję. Adam też, chmielu zdrowia i wolności 100 lat. Powiem wam właśnie tak, że e, tak już troszeczkę bardziej poważnie na temat wieku. Bardzo. Ja już chyba kiedyś o tym mówiłem, że. O, no rewelacja. Kiedyś o tym już mówiłem, że słuchajcie, ja e, kiedyś obawiałem się, no wydawało mi się, że jak będę miał tyle lat, co mam teraz, to to już będzie. Och, ja pierdziu. Czasami mi jest dziwnie, jak sobie pomyślę, że e, mój tata. Kilka lat inaczej, a w czasie, kiedy ja szedłem do szkoły średniej, to miał tyle lat, mniej więcej, co ja teraz, no. Mniej więcej. No to jestem w szoku, bo mi się wydawało, że mój tata jest taki już, kurde, konkretnie wiekowo. I pamiętam, jak zaczynałem robotę po wojsku, tą, o której <laughs> nie chcę powiedzieć dokładnie, co było, to pamiętam, że u mnie w sekcji miałem paru gości, którzy byli w wieku moich, mojego ojca. I szokiem dla mnie było to, i to było jedna z najważniejszych rzeczy u mnie w życiu, że momentalnie jak mnie zaakceptowali, bo ja byłem pierwszy, można powiedzieć, u mnie w mojej robocie. Ja byłem pierwszym człowiekiem, który przyszedł jakby razem z jedną osobą. Przyszedłem. Byliśmy, można powiedzieć, pierwsi tacy po. Chociaż nie, jeszcze był jeden, jeszcze jeden był Piotrek przeszliśmy w każdym razie jedni z pierwszych, którzy przyszli jakby z tego nowego rozdania po, a, a tak to byli jeszcze ludzie z, z doświadczeniami z różnych innych lat i powiem wam, że ja byłem w szoku jak się oni jak się żeśmy skumali to ja się zorientowałem że oni są kurna po prostu zajebiści, no, że to są kurna normalni goście, z którymi dogaduje się prawie tak jak z rówieśnikami i uzmysłowiłem sobie wówczas, że tak naprawdę ludzie się nie zmieniają. Potem też mi to mój tata powiedział, że mówi, słuchaj, ja jestem dokładnie taki sam, jak byłem, kurde, w wieku, nie wiem, 20 lat. Tylko, że no, mówię, doświadczenie większe itd. i tak dalej. Oczywiście wydaje mi się, że wtedy byłem głupszy trochę z paroma rzeczami. Wtedy też nie doceniałem niektórych rzeczy w życiu, i wydawało mi się, że. Pewne rzeczy są ważniejsze niż teraz. Te rzeczy, które mi się wydają, że są ważne. No i, ale to jest takie bardzo jasne: spojrzenie w przyszłość. Naprawdę, słuchajcie, nie ma się co przejmować. Zresztą wiem, że też wśród widzów mojego kanału są ludzie też ode mnie starsi. Także. Sami możecie powiedzieć, nie? że nie jest tak źle no chyba, że kurde. No warunek jest taki, że ma się naprawdę kogoś bliskiego, kogoś, kogo się kocha i z kim się człowiek dogaduje. I warunek też jest taki, że człowiek odczuwa jakąś satysfakcję z tego, co udało mu się do tej pory w życiu przeżyć, bo nie mówię osiągnąć, bo tak, jeżeli chodzi o jakieś rzeczy, nie wiem, materialne czy coś, to wiecie, nie jestem milionerem. Ale no jestem zadowolony z tego, co udało mi się dotychczas w swoim życiu przeżyć i mam jeszcze wiele planów. Także, także tak. Piotrek, dziękuję Ci za stickera, do wsparcie kanału. Eee... Także naprawdę jest, powiem Wam szczerze, bardzo sympatycznie i nawet. Niedawno jeszcze sobie tak myślałem, że, kurde, no dobra, te 40 to tam, no 50, no jest ta granica, ale potem sobie uzm uzmysłowiłem, kurczę, mój najlepszy przyjaciel jest sporo po 50, a jest, kurczę, no taki gość, kurczę, normalnie gadamy i wszystko, mój brat jest też w tym samym wieku. Potem sobie uzmysłowiłem, że niektórzy ludzie, z którymi jest żoną muszaki, są też starsi ode mnie. Są nawet tacy, którzy mają po siedemdziesiątce i też można z nimi pogadać na ludzie i mają zajebiste poczucie humoru i podejście do życia. Także naprawdę można, jeżeli tylko zdrowie dopisuje to jest podstawa, no to do końca życia można naprawdę jakoś fajnie, się, fajnie sobie to życie spędzać. Ja jest jedyna rzecz właściwie, o której się obawiam. Wszystko jest do przesk przeskoczenia. Taka rzecz, która oczywiście jak mi się przytrafi, to i tak będę miał na to wysrane, do przeproszeniem. Chodzi przede wszystkim o choroby związane z głową, nie? Alzheimer i te rzeczy. No to jest słabe. No, tego mógłbym uniknąć. Stąd między innymi perkusja, tam wiecie, nowe połączenia mózgowe i te rzeczy. Także... Także tak. Dana, dziękuję Ci za wsparcie. Starczy na dwa kinleje 0. O, tyle to starczy nawet chyba na 3. Te, jakie ja kupuję, takie, jak ja kupuję, to chyba nawet na trzy wystarczy. Także ja właśnie będę chyba robił dzisiaj zakupy, zobaczymy. Jest zajebisty sklep, słuchajcie, w którym można kupować towary y bezcukrowe, zero kalorii, takie, których nie można dostać w lokalnym GS-ie. Na przykład u mnie, bo u mnie, jak się okazuje, jak się dopytywałem o mój, mój tonik bez cukru, to się okazało, że tylko ja go kupuję, kurna, i dlatego nie kupują go. Ja mówię, No, jak to? To właśnie powinniście kupować, kurna. Przynajmniej te dwie zgrzeweczki, żeby nam nie czekały, kurna, co tydzień. no. Jeszcze, jeszcze są niewyszkoleni, co <grywania> co nie, tyle lat. Nie, od, nie przyzwyczaili się jeszcze, słuchajcie, że nie kupuje alkoholu. Wiecie, bo dawniej to tam po to chodziłem z reguły. A teraz po tonik, no, bez dodatków. No, no i bardzo dobrze. Tak, ja jestem starszy, piszę Tomek zresztą, ale wolę o tym nie myśleć w tych kategoriach. No dokładnie nie ma się co w ogóle. Wiek to jest sprawa względna. To tak jak mówiłem, miałem w liceum kurna, w szkole, jak chodziłem do szkoły, to miałem ludzi, którzy byli w moim wieku, a mentalnie byli kurna 70 parolatkami, takimi których nie znam, wiecie, bo ja znam samych fajnych, takich 70 parolatków. A, no, a mentalnie już moi koledzy ze szkoły, czy tam koleżanki, to już były takimi mentalnymi dziadami, no po prostu. Takie problemy wyciągnięte z tyłka i tak dalej, no naprawdę. Tak się. Chmielu, do tej pory nie dorobiliśmy się elektrowni atomowej, pisze porusznik Borewicz. Czy uważasz, że Niemcy nam na to pozwolą, jeśli tego zapragniemy? Widać jak na dłoni, że Niemcy chcą nas uzależnić od siebie energetycznie. No tak, to jest bardzo widoczne. Słusznie, żeś tutaj zauważył. Przykładem jest ostatnia awaria w elektrowni, zdaje się, Bełchatów. Była ta awaria. Co tam, błąd jakiś doprowadził do wyłączenia iluś tam bloków, i no, wtedy żeśmy brali właśnie energię od szkopów. Yy, oni rzeczywiście chcą nas uzależnić od siebie energetycznie. Ja się im nie dziwię. No. Oni też robią, grają na siebie po prostu. Natomiast, natomiast yy, myślę, że nie będziemy się na nich musieli oglądać. Mam nadzieję, że jeżeli PIS zostanie przy władzy, że będą. Mieli jakieś jaja, bo na razie to słabo wygląda, żeby mieli jakiekolwiek jaja. Amerykanie z pewnością tą technologię by nam z chęcią, że tak powiem, dali. Kwestia jest tego typu, no, nie wiadomo, jak obecna administracja, no. Bidenowska, która bała się nałożyć sankcje na niemieckie firmy, między innymi, jeżeli chodzi o Nord Stream 2. Ale powinniśmy dążyć do tego, żeby posiadać elektrownię atomową, chociażby ze względu na tą rezerwę mocy, w razie czego, w razie różnych takich dziwnych przypadków. Nie możemy zależeć od Niemców. Po prostu. I teraz zobaczcie, jakie te live'y są zajebiste. Energia atomowa, elektrownia, tu nagle podagra. Ile trzeba tego octu dodać na tę podagrę? No, ja nawet teraz sobie ostatnio popijam. O, profilaktycznie znowu ten ocet jabłkowy. Przypominam, to jest ocet jabłkowy, nie spirytusowy, tylko ocet jabłkowy koniecznie. Szklanka, jak masz, przypuśćmy, że to jest szklanka. O, tak. No to tyle octu lejesz. O, tak powiedzmy, o, taki tyle. Do szklanki tyle octu i dolewasz wodą. I taką szklaneczkę ja sobie piłem, żeby zlikwidować u siebie objawy, a potem de facto, jak się okazało, i yy, chorobę, bo w wynikach mi nie wychodzi obecnie dno Piłem sobie to przez, zdaje się, około 10 dni dwa razy dziennie, rano i wieczorem, a potem profilaktycznie, jeżeli pojawia się jakieś coś ze stawami, zaczyna się coś, odczuwać jakiś dyskomfort w stawach, to wtedy tam znowu przez parę dni sobie szklaneczkę wtedy dziennie takiego octu jabłkowego z wodą popijam i to również działa bardzo zbawiennie na zmiany różne artretyczne, na bóle stawów związanych z artretyzmem. Także to jest złoty środek, naprawdę. Polecam wszystkim. Każdy, kto się mnie posłuchał, nie mam problemów. A są tacy koledzy, Jarek tutaj o tym wiesz dobrze, chyba złoty, on coś tam narzekał, narzekał, a jak ja mu o tym powiedziałem, to rok później się go pytam, no jak o boli, boli. Ja ją wyłapiłeś jeszcze nocet. No nie no bo wiesz, ja to tam tam... To, to. <ślad> także, także widzicie jak to jest. Trzej no. chcę pomóc tutaj. Czekajcie, czyż by mi coś... O nie, dobrze, widziałem. Okej. Okay. Także na kanale Chmiela wszystkiego się można dowiedzieć, nawet jak się leci pod agry. O Agnieszka, lada chwila Twojej urodziny, najlepsze życzenia. Agnieszko, były wczoraj. <laughs> były wczoraj, Patrz, myślałem, że pamiętasz. Ale dziękuję bardzo, dziękuję. 22 maja, łatwo zapamiętać. Proponuję wpisać w kalendarz. Także tak. Kurczę. A no tak, bo Agnieszka, my widzisz mnie na Facebooku, no. Elegancko. No i patrzcie jak to fajnie wszystko. Chmielu co powiesz o protestach artystów. Domagają się koncertów, a jak protestowali przedsiębiorcy i reszta Lewacy wyzwali ich od szurów. Znaczy ja nie myślę tutaj nawet, że to lewacy wyzywali kogoś od szurów, no to, to są ludzie, którzy um, inaczej. Słuchajcie, no każda grupa ma jakieś własne interesy, każda grupa społeczna, ludzi i tak dalej ma jakieś własne interesy, no i artystów nie obchodziło to, że protestują właściciele siłowni, no bo artyści być może nie chodzą na siłownię, mają swoich prywatnych trenerów personalnych na przykład. Ale jak chodzi o ich interes, no to protestują, to jest zupełnie normalne. No. Natomiast wyzywanie od szurów czy, czy od jak to się nazywa, płaskoziemców, czy innych foliarzy, sam nazywałem tak niektórych ludzi, którzy różne dziwne teorie prezentowali dotyczące pandemii. Ale trzeba rozróżniać, kim jest foliarz, a kim jest ktoś, kto protestuje przeciwko obostrzeniom. To są zupełnie dwie różne rzeczy. Większość ludzi z tych demonstracji, które były, no, które są nazywane na przykład w TV-nie antystrzypenkowcy albo coś, to są ludzie, którzy pro wcześniej protestowali przeciwko obostrzeniom. Oczywiście niektórzy mieli argumenty na tych demonstracjach wyciągnięte z dupy. Przepraszam za słownictwo, tym bardziej, że widzę, że tutaj jest parę osób takich, które nie chciałbym żeby, żeby odebrały moje zachowanie jako grubeńskie w każdym razie mieli argumenty wyciągnięte z dupy, ale niektóre, niektórzy mieli argumenty bardzo logiczne no i niestety wszyscy ci, którzy zadają pytania są wrzucani do jednego wora i tak to właśnie niestety wygląda no. to co się teraz dzieje a propos yy, szczepionek i a propos Przepraszam, paszportów covidowych to jest słuchajcie, no, absolutny skandal. Mówię o tej presji. Mówię o tej presji, która się, no, po prostu, no, to jest coś absolutnie strasznego. Ja Wam chcę przeczytać taki fragment, który wczoraj trafiłem. Wczoraj, czy dzisiaj z rana? Być może widzieliście profesor Gut, taki facet, wirusolog, w polskim radiu zaczął mówić, że teraz, że liczba osób zaszczepionych to już prawie połowa społeczeństwa, mówił ten profesor, więc w tym momencie pozostałe osoby zaczynają pasożytować na tych, które to zrobiły. Słuchajcie, pasożytować. Pytano o możliwość skutecznego zachęcania ludzi do szczepienia się i paszporty covidowe, profesor Gut wyraził poparcie dla wprowadzenia ograniczeń w możliwości przebywania w przestrzeni publicznej tych obywateli, którzy odmawiają przyjęcia szczepionki. Za rozsądne profesor Gut uznał premiewianie szczepień przez pracodawców i wymaganie dowodu szczepienia podczas rozmów o pracę. Korna, komuś, przepraszam tutaj wszystkich wrażliwych, komuś generalnie się w cymbale popierdoliło. To nie są Niemcy po 33 roku XX wieku. To nie są ustawy norymberskie, czy tam jakieś te inne. I ja wiem, że jest bardzo dużo ludzi, którzy chcieliby właśnie te kody QR dotyczące szczepionek i paszporty covidowe, żeby były wytatuowane na przedramieniu, albo chcieliby oznaczać opaskami ludzi, którzy zadają pytania i mają pewne wątpliwości. Ale to już się dzieje, nazywanie pasożytami, potencjalnymi mordercami w niektórych innych wywiadach. Ludzi, którzy się nie zaszczepili albo się nie zaszczepią. To jest odczłowieczanie tych ludzi, a następnym etapem jest rzucanie tych ludzi w kategorię ludzi, których trzeba wyeliminować. No, tak się rodziły ostateczne rozwiązania i inne tego typu rzeczy. No, to mówiłem we wczorajszym, zdaje się, codzienniku. To jest niestety bardzo szybko to wszystko postępuje. O, Henryk, ja w wieku 64 lat zostałem pszczelarzem, tam wcześniej widziałem, pisał też jeden z Was, że w wieku 40 lat został ratownikiem medycznym, jeśli się nie mylę. Także zawsze jest czas na to, żeby coś ciekawego w życiu zacząć. Tak, szanujcie zdrowie, tutaj też widzę, Barybia pisze. O, barbla, przepraszam. Ja, SN. Chmielu, czy za jakiś czas powstanie żelazna granica europejska rozdzielająca kraje Polski, Czech, Węgier od Niemiec, Francji, od różnic religijnych i kulturowych prowadzące do konfliktów wojennych? No, ostatnia sprawa związana z elektrownią Turów wskazuje na to, że jeżeli jakaś taka granica będzie przebiegać, to... To niekoniecznie musi być na przykład pomiędzy Czechami a Niemcami. Nie? No, dziękuję Ci, Agnieszka. Także wiecie, no tutaj ja to aż tak daleko bym nie szedł, no bo też. Nam się wydaje, że, że Polak-Węgier dwa bratanki, że my z Czechami to w ogóle też tak, tam poza tym Zaolziem i tak dalej. Każdy gra na siebie, no i my powinniśmy też grać na siebie, wykorzystywać niecnie inne kraje, kiedy trzeba zdradzać inne kraje, oszukiwać. Ale ważne, żebyśmy grali na siebie, no. To już znacie moje zdanie na ten temat. Tomek Zlecz napisze, dna moczanowa to choroba metaboliczna, też pije ocet jabłkowy, oprócz tego warto imbir, 2 mg piwo i wino trzeba odstawić. Ja już odstawiłem 3 lata temu wszystkie trunki związane z alkoholem, 3,5 roku temu. A, i jeszcze liście laurowe, ale uwaga, rozrzedzają krew. W dobie szczepionek, proszę ja was, krew rozrzedzona jest krwią pożądaną. To, to, to zatory nie będą człowieka atakować. Obywatel 79 pyta się o ten samolot Ryanairu na Białorusi. Mówiłem na samym początku dzisiejszego live'a na ten temat. Także uważam, że to jest terroryzm i powinny zostać wystawione listy gończe za władzami białoruskimi, ministrem obrony narodowej i pilotem, tym, który leciał tam tym samolotem przechwytującym. Porcznie Porucz, yy, Borać Chmielu, czy zadał ci ktoś na live takie pytanie, po którym myślałeś jeszcze nad nim północy, jeśli tak, jakie to było pytanie? To właśnie jest to pytanie, które w tej chwili przeczytałem. Będę nad tym myślał intensywnie. O, dzień dobry Piotrze. Czekajcie, znowu, kurde, strasznie jestem opóźniony w tych komentarzach. Kurde, no trzeba będzie... No nie wiem, no. A, Przemek o tym lekarzu, o tym Gucie, co, co czytałem przed chwilą. Też stwierdził, że to są. No niestety to już jest kolejny lekarz, który wypowiada się w podobnym tonie. No i nie tylko lekarz. No, dziennikarze też przodują w takich wypowiedziach. No to jest słuchajcie. Wielu czy widziałeś moją dyskusję pod Twym niedawnym codziennikiem? No nie, ale ja nie widziałem, będę sczytywał chyba jutro albo pojutrze komentarze. Ale zgaduję, że tam jakiś ktoś tam generalnie um, jakieś niecne rzeczy tak wypisywał. No trudno, każdy ma jakieś swoje opinie, kurczę. Tomek USA i UK testowały broń biologiczną na swoich obywatelach. Pytaniem retorycznym jest, czy robiła to Rosja i Chiny. Broń biologiczna nie musi być widowiskowa jak Ebola. No oczywiście też robiłem o tym filmiki, o różnych programach, o nawet niedawno robiłem filmik o tym, jak podawano narkotyki czy różne środki zmieniające percepcję. Nieświadomym niczego obywatelom w USA. To był w tym roku taki filmik nawet. Także ja mówię, każda władza jest, władze są zdolne do najgorszych rzeczy. Jeżeli dawniej dosyć sceptycznie odnosiłem się do wielu teorii spiskowych, to słuchajcie, powiem wam, jak kurna zaczyna człowiek analizować to wszystko, a po jakimś czasie te teorie gdzieś tam okazują się prawdą no to słuchajcie, no zawsze podaję ten sam przykład, no jeżeli Amerykanie byli gotowi, kurna, strącić dwa samoloty swoje pasażerskie wypełnione swoimi nastolatkami studentami, po to żeby mieli mieć powód zaatakować Kubę i w ostatniej chwili tylko chyba McNamara to stwierdził że to zbyt duże ryzyko, bo jeszcze się ktoś dowie no to słuchajcie, to oznacza że w kraje Władze, rządy są zdolne do wszystkiego. Absolutnie do wszystkiego. Tylko po to, żeby realizować swoje interesy. Chmielu, czy przewidujesz odrodzenie się czwartej Rzeszy? Ale po co? Skoro mają Unię Europejską, to na pewno się nie będzie nazywać czwarta Rzesza. Tutaj też Rysiek dobrze napisał, że te wypowiedzi Guta i innych to jest test reakcji społecznej. Brak ostrej reakcji jest przyzwoleniem na takie działania i podział społeczeństwa. Tak, to ja też uważam, że to też może być na tej zasadzie i bardzo ciekawe są komentarze pod takimi wypowiedziami. Powiem wam, że pod tym artykułem są mniej więcej podzielone po pół komentarze, były przynajmniej jak czytałem. No ale są też takie wypowiedzi, że generalnie trzeba zamknąć w obozach, na tych, którzy się nie szczepią i siłą szczepić. Także wśród nas są również tacy ludzie, no. Dołączyłem ponownie, zmiana karty. Chmielu, ale obecna Unia Europejska bardziej przypomina ZSRR niż Trzecią Rzesza. Ale to były bardzo podobne twory, de facto. No. Bardzo podobne twory. No. Trzeba przyznać, że bardziej Unia Europejska przypomina ZSRR, dlatego że tutaj jest większe zróżnicowanie tych narodów, prawda? Są też wielkie zróżnicowanie, jeżeli chodzi o wyznawane religie, o styl życia. To jest rzeczywiście trochę jak w ZSRR. Natomiast przewodnia rola Niemiec już bardziej przypomina rzeszę. Także nie ukrywajmy. No przecież no. To jest. Stworzony wiele lat temu wymyślony plan na to, żeby generalnie. Nie mówię, że jakiś niecny plan gdzieś w zakamarkach. No ale to naturalna sprawa, że państwa. W pewnym momencie generalnie stracą te swoje narodowe cechy i powstaną wielkie, takie powstają wielkie korporacje, jeżeli chodzi o przemysł czy tam firmy i tak dalej. Tak samo z Państwami będzie to samo. No ale dlaczego kurna teraz i dlaczego pod przewodnictwem Niemiec? No, ja bym wolał, żeby było pod przewodnictwem Polski na przykład. Czemu nie. Mielu, zobacz, kto odpisze część, część tych komentarzy. To są puste profile. Tak, ale w ogóle część komentarzy, ogólnie, bardzo wielu ludzi jest, e, pisze z, z, z profili, które nie są profilami, można powiedzieć, oficjalnymi. No zresztą, słuchajcie, no, wśród Was tutaj na czacie też jest wiele osób, które nie piszą pod swoim nazwiskiem, imieniem, nazwiskiem. To jest zupełnie normalna sprawa. Ja się kiedyś zdecydowałem na to, żeby pod swoim imieniem i nazwiskiem pisać i, i piszę, ale bardzo wiele takich osób ukrywa swoją prawdziwą tożsamość. No. Zresztą rzadko się kiedy zdarza, żeby ktoś naprawdę pisał jakieś takie rzeczy bardzo niebezpieczne pod własnym nazwiskiem, a często są to gdzieś nazwiska zmyślone. Nie? Niekoniecznie pseudonimy. Nie rozumiem, dlaczego chcesz oskarżać pilota. On musiał wykonać rozkaz bezkrwawy. Winni są rozkazy o zadawcy. W Norymberdze też się tak tłumaczyli. Ja rozumiem, że pilot jest tam najmniej winny, ale jeżeli mamy grać ostro, to grajmy ostro, no albo w ogóle nie grajmy. Jak mówi ulubiony cytat, jeden z moich ulubionych cytatów filmowych, jak masz strzelać, to strzelaj, a nie gadaj. Na tej zasadzie. O mnie chyba rodzina się dor dorwała do lodów w lodówce, słyszę. Czy myślisz, że kiedykolwiek Stany Zjednoczone odtajnią kwity związane z zamachem na Kennedy'ego? Myślę, że kiedyś, może tak, kiedy Stany Zjednoczone przestaną istnieć, natomiast e, ja wiem, czy my się tam dowiemy czegoś nowego, być może trochę obyczajowych rzeczy rzeczywiście. No, oczywiście chciałbym czarno na białym widzieć, kto zaplanował i przeprowadził tą operację, Natomiast myślę, że jest wiele bardziej szokujących rzeczy, o których moglibyśmy się dowiedzieć, gdyby odtajniono pewne archiwa. Mnie najbardziej zastanawia na przykład to, dlaczego archiwa, na przykład Brytyjczycy lubią tak utajniać. Z drugiej strony bardzo zazdroszczę na przykład takiej Wielkiej Brytanii, że potrafi utajniać archiwa dotyczące różnych działań w czasie II wojny światowej, a u nas Antoni Macierewicz i różne oszołomy odtajniają wszystko. Dlaczego my nie możemy się czegoś nauczyć od nich? Tak, tutaj się mogę zgodzić. Dążenie do stworzenia państwa Europa pod przewodnictwem Niemiec było pomysłem Hitlera. To, no nie tylko jego, tam też ostro działali ci różni komuniści z Włoch i tak dalej, też mieli takie pomysły, Spinelli czy tam jakiś ten inny. Tyle, że sztuczne łączenie narodów w jedno państwo jak ZSRR czy Jugosławia prowadzi do wojen prędzej czy później. Zgadzam się z tym, tym bardziej, że dochodzi tutaj jeszcze w Europie czynnik właśnie religijny. Siema Chmielu. I Got, got Faith 1987 Z jakiej broni najbardziej lubi strzelać na strzelnicy? Z długiej, krótkiej czy gładkolufowej? Z każdej. Aczkolwiek największą przyjemność odczuwam strzelając z Uzi. 6 czerwca będę na strzelaniu kolejnym no i będziemy między innymi strzelać z klawego Uzi zresztą zobaczycie potem na filmiku to Wam pokażę. Będzie fajnie wyposażona Uzi, z którego będziemy strzelać, między innymi. No i parę innych rzeczy też. Będzie na przykład automatyczny shotgun. <grymne> Miał co z Twoją książką o desanto? Jest odłożona na bok w wersji surowej, jest praktycznie o 90%. <grymne> Zmyślone nazwisko to też pseudonim. No niekoniecznie. Bo może być nazwisko legalizacyjne, tak zwane, prawda? A pseudonim to pseudonim. No. Chmiel też miał swój pseudonim. Także. I to, kurde, nawet dwa. I nie mówię o pseudonimach z harcerstwa i, czy ze szkoły. <laughs> no, miałem dwa, kurde. Dwa, dwa. Kmielu, czy znasz jakieś lekarstwa bezpośrednio z lasu, od formy zaparzenia i inne typu herbatki, z igieł, sosny czy sok z brzozy? Nie no, jestem specjalistą w tym temacie i te rzeczy, które wymieniłeś, znam. No. Tam zresztą na tej działce chcę w przyszłym roku właśnie zbierać troszeczkę soku z brzozy, bo tam sporo brzus rośnie. Herbatę z igiełek świeżych również popijam sobie od czasu do czasu, ale to szczególnie jak jestem, znaczy teraz to ostatnio nie, ale jak bywałem na muszakach, to tak. Szczególnie wiosną, jak się bywało na początku maja albo kiedyś w kwietniu jeszcze. Natomiast tak, to no nie jestem, nie znam się zbytnio na, tym, na tych tematach. Nie jestem takim, można powiedzieć, Alfonso Omegasem tych tematów. W niedawnym live wspominałeś, że posiadanie broni przeszkadza w niektórych aspektach życia. Możesz rozwinąć ten temat? No oczywiście, że tak. No, to jest pewna odpowiedzialność. Oczywiście, niektórzy porównują posiadanie broni do tego, jak się jest rodzicem i ma się dzieci. No, z tym, że to jest troszeczkę inna sprawa, ale jedno i drugie wymaga uwagi zarówno broni, jak i dzieci. Łatwiej jest zepsuć dzieci niż broń, jak to ktoś ostatnio mądrze napisał. A to właśnie Jacek Hoga chyba tak powiedział w tym wywiadzie. Łatwiej jest zepsuć dzieci niż broń. Natomiast no, trzeba być odpowiedzialnym i trzeba mieć kontrolę, trzeba mieć wiedzę, gdzie w danym momencie ta broń się znajduje. Trzeba, przede wszystkim trzeba być odpowiedzialnym. I to jest. To może przeszkadzać, no. Słuchajcie, no inaczej wygląda włamanie do domu, a inaczej wygląda włamanie do domu, jeżeli masz w domu broń, a ciebie w tym domu nie ma na przykład. Na tej zasadzie. Ja pamiętam parę moich różnych wyjazdów służbowych, gdzie nie było. Nie mieliśmy dostępu do magazynu broni na przykład. No i to było upierdliwe troszeczkę, no, bo trzeba było mieć cały czas broń przy dupie i. I momentami to było bardzo kłopotliwe, w szczególności, jeżeli na przykład pomiędzy wykonywanymi różnymi działaniami człowiek dysponował, miał czas wolny, wiecie o co chodzi. A nie było się na przykład w domu, nie wiem, 2-3 tygodnie. I człowiek miał czas wolny, ale miał cały czas broń przy tyłku. <laughs> to było takie bardzo kłopotliwe wówczas. Czymek Mańkowski, czy kojarzysz Olafa Popkiewicza? Nie kojarzę. Polecam jego kanał. Chyba że to jest, a to nie jest ten młody dzieciak taki, co tam coś kręci, biwaki i te rzeczy. Jeżeli to jest to, to kojarzę, ale jeżeli nie, to to. sobie zapiszę. No. Zresztą teraz wszystko zeszło na psy. Nawet w desancie pompują na płetwach. Pierwsze słyszę. Mój kumpel skończył służbę w desancie e, kiedy? Rok temu? W osiemnastce i chyba nawet się go pytałem: to no, na kościach się jechało. Chyba, że jest tutaj gdzieś. Rafał, jesteś? Wyprostowałbyś sprawę. Tak, cytat, który mówiłem, to cytat z filmu Dobry, zły i brzydki. Jak ma strzelać, to strzelać. To strzelaj, a nie gadaj. Bardziej mnie interesuje. Obywatel pisze. Kto załatwił Sikorskiego? Nie zdziwiłbym się, jakby to Polacy zrobili. Są takie teorie i to nie głupie. Bardzo możliwe, no tam szła walka o wiecie, no, o stołki. Poza tym, no, czy ja nie uważam, że może to zabrzmi obrazobórczo, ale no, nie wiem, czy nie było to czasem absolutnie, no, chociaż nie, no, może nie, no. Wodz, wódz naczelny, ten, lepszym wodzem naczelnym według mnie był ten, który nadszedł posikorskim, czyli Sostkowski. Taka jest prawda. Sikorski w ogóle to jest człowiek, no, który w mojej ocenie jest postacią bardzo kontrowersyjną. I gdyby nie, wydaje mi się, że gdyby nie to, że zginął w katastrofie giblartarskiej albo w zamachu w giblartarze, jak to woli, to yy, powinien zostać rozliczony za niektóre swoje działania. Mielu, co sądzisz o zakupie bajraktarów od Turcji? Mówiłem o tym w jednym z codzienników. Uważam, że to jest dobry patent. Coś, co jest sprawdzone. E, oczywiście znawcy tematu z Onetu mówili, że mówią, no jak gdzie jest sprawdzone, przecież Polacy mogą sami, mamy tyle zakładów, możemy tyle tych bezzałogowych statków powietrznych zrobić. W ogóle przecież to i tak nie jest to, to zadanie rozpoznawcze. Przecież to z regularną armią to nie ma nic do, do w ogóle szukania z tym sprzętem. Przypominam, że właśnie te e, bajraktary niszczyły radzieckie zestawy przeciwlotnicze kurna, w czasie konfliktów i w Libii, i w tych a, a, Azerbejdżańsko, tam Turkmenistańskich, czy azerskich, przepraszam. No. Także to się sprawdzało. No. Ale oczywiście, one cię się lepiej znają. No. Inna jest kwestia tego typu. No. może były jakieś lepsze opcje, o których nie wiem, no. Mielu, odstawiłeś alko ponad trzy lata temu, czy zauważyłeś ewidentne różnice przed i po? Oczywiście, że zauważyłem. Życie jest zupełnie inne i jest... Nie ma porównania, no. Jest zupełnie... Zupełnie inaczej jest. I w psychicznie, i fizycznie to... Chociaż fizycznie też, no kurwa, nie posiadam nigdy kaca, no wiecie o co chodzi. Także naprawdę, no. Europa, po... dlaczego nie pod przewodnictwem Polski? Wystarczy spojrzeć na naszych polityków. To Gankolsena, a nie profesjonaliści. Znaczy, no w ten sposób chcieliby widzieć naszych polityków, szczególnie z partii rządzącej. Przekazują ten obraz yy, usłużni dziennikarze różnych mediów. Oczywiście jest wielu debili, ale za to jest paru też bardzo kumatych ludzi. Mimo wszystko uważam, że Jarosław Kaczyński jest gościem zdolnym do rzeczy wielkich. Jest specjalistą, ale y, jak on walnie w kalendarz, no to będzie tragedia, słuchajcie. A ja nie mówię, że to co on wszystko robi jest dobre, nie, tylko że jest bardzo dobrym graczem. To co już wielokrotnie mówiłem, jest skuteczny. Szkoda, że nie idzie w tym kierunku, nie robi skutecznie tych rzeczy, na których na przykład by mi zależało, nie? Ta, no Ja te, też usunąłem nazwisko z YouTube'a po zmianie roboty na Państwową. No, oczywiście, kurde. Nie no, ja to rozumiem dokładnie. Ja, kiedy zaczynałem kręcić swój kanał na YouTube, to nawet zostałem wezwany przez u mnie przez taki wydział, który zajmował się. Sprawami wewnętrznymi. Dlaczego ty to robisz? Kurno, popieprzyło cię. A ja wtedy powiedziałem i zgodnie z prawdą zresztą, no ale zaraz. Ja napisałem raport do głównego przyłożonego z zapytaniem, czy mogę coś takiego robić i nie dostałem zakazu żadnego. Także. Hello! Miałem dobrze, że byłem kryty, że taki raport napisałem. Nie chciałem, żeby się ktoś szczepiał, tylko że wtedy jeszcze występowałem nie pod nazwiskiem, no i w ogóle wtedy nic nie nawiązywałem do żadnych rzeczy służbowych i tak dalej. No. Mój dziadek miał pseudonim Trojanowski, Narodowe Siły Zbrojne. No, mój dziadek miał kilka pseudonimów. Miał Kilow, Kot i Kozioł. I Kozioł to był jego pseudonim z organizacji e, tajnej w obozie jenieckim, w Baden-Baden, czy gdzieś chyba tak, czy w. No chyba w Baden-Baden. A kot i kozioł to były już jego pseudonimy z konspiracji. Kot to był pseudonim z Konfederacji Narodu, a kozioł to już był jego ostatni pseudonim z Armii Krajowej. Z Uzi nie strzelałem, z Glaubery to tak. Bardzo podobnie, aczkolwiek no lepiej mi się o wiele strzela z Uzi, nie wiem pf, dlaczego, w sumie to jest bardzo podobna, według mnie, konstrukcja. Aha, to już wiem, to nie jest ten gość. Dobra, zapisałem sobie ten kanał. Ja w pracy miałem brand 24 godziny. Na dobę przez kilkanaście dni w Kiblu, przy, przy, przy prysznicu, przy łóżku. Gdy zdawałem te półtora kilo, czułem, jakby mi użyło już dziesięć. <grystanie> no tak, no ja to kiedyś tak kurde nieopatrznie w jakimś hotelowym, w jakimś hotelowym barze usiadłem, a miałem kurde koszulę zarzuconą tak długą. I siedziałem w ogóle tam, kurcze. Chyba za trzy dni wolnego było i balowałem tam troszeczkę delikatnie, no wiadomo, no przecież nie ten, po prostu siedziałem tam, żeśmy gadali. A <grystanie> tu za chwilę przychodzi kolega, mówi, ty weź to schowaj. A mi się koszula zawinęła, klama na wierzchu, kurde. A powiem tak, no nie wyglądałem. Wyglądałem jak przedstawiciel pół raczej, kurde. <grystanie> Fajnie było. Kurczę, dopiero o Sosnikowskim, patrzę jak ja się, ale się tutaj, że tak powiem. Chociaż nie, no tu jest koniec komentarzy. Dobra. Ja w tej chwili widzę ostatni ten. Karola. Czytając książkę Sejves Sekielskiego. Miałem wrażenie, że Chmielu mógłby służyć w służbach wywiadu opisanych w książce. No nie czytałem tej książki. Ale nie, ja nie, nie służyłem w służbach wywiadu opisanych w książce Sekielskiego. Tak, tutaj słusznie Danka zaznacza, łapki w górę trzeba zasadzić. <noise> Nie, dobrze jest. Powiem Wam, że e, tak. A propos tych codzienników, jeszcze chciałem nawiązać. E, zwiększyło mi się znacznie ilość wyświetleń moje, mojego kanału. No to samo to, no bo no że te filmy jednak pojawiają się częściej. Mam duży problem z tym, żeby. E, zorganizować sobie jakoś czasowo to wszystko, bo te codzienniki mnie z jednej strony rozleniwiają, że odkładam inne rzeczy na później, no, inne rzeczy związane z kanałem, ale słuchajcie, widzę, może to, żebym nie zapeszył, kurno. W każdym razie częstotliwość, jak mi się zwiększyła filmów, to YouTube mniej Napierdzielami, że tak powiem, ostrzeżeń i mniej napierdzielami demonetyzacji na, na filmach, co wcale się nie przekłada na zwiększone zarobki, prawda, od reklam, bo u nas jednak większość ludzi korzysta z blokerów reklam, nie? ale zauważyłem, że nie mam już takich problemów, przynajmniej na razie odpukać, bo zaraz ktoś tam zgłosi mnie albo coś, nie ma takich problemów związanych z demonetyzacją że mi wyrzucali film z demonetyzacji niektóre mam wyrzucone, ale ostatnio bardzo dużo jest monetyzowanych teoretycznie, to jest bardzo zadziwiające dla mnie, nawet filmy, które za które wcześniej dostawałem ostrzeżenia od YouTube'a, to tutaj kurde, jakby nie ma żadnych klimatów Tytus, przeczytałeś, że padło anioły Morgana? No jeszcze nie. Przeczytam je prawdopodobnie na początku, na przełomie czerwca i lipca, kiedy będę miał więcej czasu na czytanie książek. Albo właśnie, w, no na pewno w czerwcu. Obecnie czytam o tej bombie atomowej, bo chcę Wam szybko to zreferować. Bardzo dobra książka, ale chcę to tak konkretnie przeczytać. Mimo braku częstej obecności na live, codzienniki śledzę z zapartym tchem. No i dobrze, zawsze sobie można live obejrzeć tam, w jakimś wolnym czasie, albo gdzieś się jedzie po drodze, posłuchać. YouTube lubi, lubi codzienne wrzuty. No właśnie, tak, to zdecydowanie. E, Tomek pisze, mój dziadek zmarł w latach 80. -tych. Mój też. Jeden, ten, ten z Armii Krajowej. Wiedziałem o nim tylko tyle, że był powstańcem wielkopolskim. Jako dorosły człowiek dowiedziałem się, że był też ochotnikiem wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. No, mój dziadek też ten, mówię o tym dziadku. Wiecie, u mnie to jest taka sprawa dziwna, bo ja w ogóle to mam trzech dziadków, nie? bo to już wam mówiłem o tym, bo mój ojciec miał ojczyma z którym mu było trochę nie po Ja go właśnie zawsze uważam za swojego dziadka, bo on bardzo mnie lubił i tak traktował, bo wiecie, zastrzegłem wnuczkiem jego. A poza tym, a ojciec mojego taty w czasie wojny zaginął i przez całe lata nie wiadomo było, co się z nim dzieje, a się potem okazało, że po prostu no, wyjechał na zachód i próbował się skontaktować z moim tatą przez całe lata, no ale niestety mój ojciec dopiero się o tym dowiedział w latach 90. Także taka smutna sprawa. A mój trzeci można powiedzieć dziadek, no to jest ojciec, mojej, był ojciec mojej mamy. Ten, o którym wam często opowiadałem, że walczył w bitwie pod Zambrowem w 1939 roku, a potem w czasie okupacji on był, pracował w zakładach naprawczych taboru kolejowego. Natomiast ten dziadek, o którym wspominałem wcześniej o pseudonimach Kilow, Kot Kozioł. No to on też walczył, w, był ochotnikiem wojny polsko-bolszewickiej, bo walczył to jest zbyt dużo powiedziane, jako 15-letni uczeń zgłosił się na ochotnika do wojny polsko-bolszewickiej. Nie wiem, czy brał udział z bronią w ręku w tej wojnie, no w każdym razie był uczestnikiem tej wojny, miał medal i tam te nagrody za walkę z bolszewicką nawałą, a potem rozpoczął, bezpośrednio po ukończeniu szkoły, rozpoczął służbę w Korpusie Ochrony Pogranicza i służył słuchajcie, na dzikim zachodzie ówczesnym Polskim, a właściwie na wschodzie, czyli na Polesiu, w bagnach Polesia i tam służył, strzelał się z, z CZEKA, z zwyczajną Komisją, w czasie, był dwukrotnie ranny, słuchajcie, w czasie swojej służby, w czasie pokoju, no w dwudziestoleciu międzywojennym, w potyczkach granicznych z z Sowietami, no, także konkretny życiorys. Niestety ja byłem mały, jako on umarł, ale dużo przekazywała mi potem babcia tego, co on tam opowiadał, no i czytałem jego te wspomnienia, które na razie niestety nie mam ich pod kontrolą. No i tutaj widzę, Tomek dalej pisze, był członkiem AK, brał udział w powstaniu warszawskim, nawet w rodzinie na ten temat nie rozmawialiśmy. Dlaczego? Bo w Katyniu zniknęło nam kilku członków rodziny. Chmielu, czy czytałeś? Pisze, się, pisze Jakub Batuk. Książkę Hamnie Zbuntowane Rafała Ziemkiewicza. Przeczytałem ostatnio Polastwo. Teraz jestem na etapie Michnikowszczyzny. I muszę powiedzieć, że daję mocno do myślenia. No ja przeczytałem wszystkie książki, które Ziemkiewicz wydał i napisał. Oprócz tych, które pisał fantastycznych, bo jakoś tam nie bardzo niektóre mi wchodziły. Chociaż jedna mi się chyba podobała, nie pamiętam już, która. Ja generalnie zawsze zachęcam do czytania Ziemkiewicza. No, jak się tam niektóre rzeczy odsieje, ewentualnie on czasami ma tam problemy, bo czasami niezbyt dobrze sprawdza źródła. Ale jeżeli już wkraczamy na jego przemyślenia dotyczące tego, jak to wygląda wszystko i jak on by to tłumaczył, to co się dzieje w Polsce, no to naprawdę warto przeczytać. Bardzo rozsądny człowiek. Które ma bardzo zbliżone spojrzenie na obecną rzeczywistość, no na przykład takiego jak ja mam. Chmielu, czy jak piłeś, to kierowałeś się zasadą, żeby kac nie wyprzedził klina? Oczywiście w wolnym od pracy. No ja, słuchajcie, no ja byłem, jak byłem pijącym alkoholikiem, to ja piłem cały czas, to nie było Yy, no oczywiście miałem takie okresy, że nie piłem alkoholu, ale to też jest charakterystyczne dla choroby alkoholowej, czyli długie yy, okresy abstynencji, co mi się wydawało, kurde, mogę nie pić miesiąc czasu, to znaczy, że nie jestem alkoholikiem, a to było wiecie, no, <grym> ale no, yy, bardzo dużo piłem, no i to... to... Być może gdybym nie pił dużo, no to bym dalej pił, nie? a ja piłem dużo i to spowodowało to, że przestałem pić w pewnym momencie. Co bardzo mi odpowiada. Polecam wszystkim, jeżeli ktoś ma jakieś problemy spowodowane tym, że pije alkohol, to polecam spróbować. Skoro mi się udało, jak na razie, bo to jest rzecz, która wiecie, ja muszę być cały czas czujny, ale skoro już trzy, pół roku nie piję alkoholu i cieszę się tym, to znaczy, że każdy może. Osiągnąć. Każdy. Ja wam mówiłem, że jak mnie kumple spotykali, z którymi, którzy znali mnie z tej strony, że, że generalnie piłem dużo. Tak jak ja im mówiłem, że nie piję, bo byłem na terapii, i ten to każdy. Co ten, ty? <grywa> <Kurwa>. <grywa> Także słuchajcie, tak da się. I powiem wam, że naprawdę. Nawet był taki moment, co wam mówiłem, że myślałem, kurde, dlaczego ja wcześniej tego nie zrobiłem? Ale być może wcześniej to by się nie udało. No. A rzeczywiście zrobiłem to świadomie. No, przestałem pić. I oby tak zostało, bo to trzeba być czujnym. Chmielu, masz to zdjęcie ze zwiadu w pewnej wsi w czasie służby, kiedy to opowiadałeś na jednym z filmów? Mógłby się pokazać. Ja to zdjęcie nie wiem, czy ja go nie pokazywałem w ogóle. Przecież ja, ja chyba gdzieś to zdjęcie pokazywałem. Nie mam go tutaj na pewno, bo swój album wojskowy mam zakitrany, ale nie, w tym albumie nie było tego zdjęcia. Mam, na pewno mam gdzieś to zdjęcie. Te, które żeśmy, no, nie będę mówił, brzydko zajumali, ale było drugie takie, podobne tam. Takie samo. Także a to Karol, to ktoś z Twojej rodziny zauważył... Z zauważył brak zdjęcia, gdzieś niedaleko Dębicy, Nowej Dęby, bo to chyba było na tamtym poligonie o, jest Rafał, hej Chmielu, dzisiaj po raz pierwszy jeździłem konno, było zajebiście, polecam każdemu oczywiście, oczywiście jeździłem cicho no. Wiem, nie będę kończył. Eee, ja kiedyś też jeździłem konno, ale byłem sporo lżejszy. Jeździłem na koniu pociągowym, można takim roboczym. Nazywał się Kary w Częstochowie. Mówiłem wam o tym. Jeździłem na oklep, trzymałem się za grzywę, i yeah! to i tak dalej. Ale powiem wam, eee, chciałbym pojeździć na koniu, tylko dla mnie to teraz to musiałoby być jakiś kurno, nie wiem, jest taka rasa, nie wiem, Foldblood czy coś tam, takie te wielkie konie, kurno czy tam belgijskie są takie wielkie konie, to dla mnie musiałby być taki koń, bo przecież jak ja wsiadł na jakiegoś araba, to by... Jak to zabrzmiało? Na jakiegoś czystej krwi arabskiej konia, to on by tam te jego pęciny, to by tam się wiecie, no. Ale fajnie. O właśnie, Rafał, weź, powiedz, bo tutaj kolega jeden napisał, że nawet w desancie w tych tłoczy się na płetwach. Prawda, to? Jak ty tam swego czasu byłeś w desancie, to się, jak się tłoczyło? Bo za moich czasów to były tylko kości, kurde. Aż się boję, że powiedz, na płetwach, ale wątpię, kurde. Cześć, Mielu, skromne wsparcie na codziennik. Dziękuję Ci, Lutek. Ja też nie piję. Biorę za, za strzyki przeciwzakrzepowe po operacji. O, zawsze się ten temat raz na jakiś czas pojawia. Dla tych, którzy mają go, ten, tego tematu dość, to powiem krótko, słuchajcie. No ale jak to? Od tak nie piję już? No nie od tak. No to musiałem do, naprawdę wyobrazić sobie, jak to musiało u mnie wyglądać, to picie, skoro już nie piję. Jak już polecasz, to. Byłem, gdybym dalej pił, to już bym nie kręcił live'u, bo bym nie żył, podejrzewam. Jak już polecasz, to powiedz, jak to zrobić. Yy, tylko i wyłącznie detoks, a potem terapia. I to najlepiej terapia zamknięta, chociaż znam ludzi, którzy z terapią otwartą, taką dzienną udało im się yy, odstawić alkohol. Natomiast. Ja wiem, że u mnie by to nie zadziałało i ja byłem na terapii zamkniętej w szpitalu, w ośrodku Lec leczenia uzależnień, w szpitalu w Przasnyszu. Polecam wszystkim. Bardzo dobrze, wartościowo spędzony czas, na którym się bardzo wiele nauczyłem z tego, jak poradzić sobie, jak znaleźć te jasne strony życia w trzeźwości i okazało się w moim przypadku, że jest tych stron zdecydowanie więcej. Niż tych ciemnych. Ciemne, staram się już nawet nie zauważać tych ciemnych stron. Właściwie nie widzę ciemnych stron życia w trzeźwości. Czasami wiecie, jest jakieś gdzieś tam wspomnienie skojarzone z momentami fajnymi, które były gdzieś powiązane z piciem alkoholu. Gdzieś takie coś się pojawia w pamięci, ale zawsze potem robię szybkie przewinięcie do przodu, jak się takie rzeczy kończyły najczęściej. No i wtedy mi odchodzi, że tak powiem, miłe wspomnienie <grywanie> związane z alkoholem. Wolę jednak to, co teraz się dzieje. <grywanie> Słuchy chodzą, że wioska miała pójść z dymem. Taki pomysł taki był, ale tam się nic nie wydarzyło. <grywanie> Mielu konno możesz pojeździć w Podkowie Leśnej, tam są jazdy na godzinę, także będziesz miał blisko. Słuchaj, Cybernerd, ja mieszkam w zagłębiu Stadnin. Ja tu rzut kamieniem w każdą stronę są stadniny, a tam gdzie y, jest ta działeczka taka nad rzeką, no to mam stadniny chyba ze, ze 300 metrów stamtąd z, z, za lasem. Także jest tego odpytył tu w moim terenie, tylko że ja mówię, no <laughs> ja naprawdę ten koń, to szkoda mi konia, no muszę najpierw jeszcze trochę schudnąć. <laughs> O, w tym tygodniu miałem artroskopię kolana, łąkotka, zastrzyk w kręgosłup, nic nie czułem. 40 minut i po wszystkim, na razie 6 tygodni zwolnienia. Te zastrzyki, trochę się ich obawiam, ja kiedyś miałem też zastrzyki w kręgosłup, jak byłem dzieckiem, To międzyoponować tam coś, to jest znieczulenia, dostawałem. Pobieranie płynu mózgowo-rdzeniowego miałem jako dziecko, bo byłem chory na zapalenie opon mózgowych. I trochę się obawiam tych zastrzyków, natomiast mnie czekają ogólnie cztery zabiegi, a właściwie dwie operacje i dwa zabiegi, jak mi tłumaczył ortopeda, żeby naprawić moje kolano i ono po tych zabiegach i operacjach będzie, jeżeli wszystko się uda, sprawne w około 70%. Ale będę chciał spróbować, bo strasznie upierdliwe jest to, że nie mogę pobiec, no. A potrenowałby człowiek jakiś boks i tak dalej. No i mamy odpowiedź z pierwszego źródła, bo widziałem też, że Mariusz tutaj Pisał wcześniej, że tłoczy się na kościach. Ja pamiętam też, że na kościach, a to jest chyba najświeższa odpowiedź tylko i wyłącznie na kościach, przynajmniej w osiemnastce. Jak tłoczyłeś na płetwach, to zawsze padało pytanie, co w marynarce jesteś, czy na płetwach tłoczysz? No dokładnie. No. Czy znaczy w ogóle u mnie to ja nie pamiętam, żeby ktokolwiek kurna, na płetwach kiedyś. Chociaż za młodego ja pamiętam kiedyś, chyba tak, jak usłyszałem na cyc, a ja normalnie, no co to jest? Kury na kości. Obywatel, dzięki za wsparcie kanału, za super stickera. <grymne> to. Jak wyglądało u Ciebie pierwsze dni bez alkoholu? Eee... Spędziłem je na detoksie. Także to był dla mnie szok, no bo to wiecie, no detoks to nie jest kwi no. To jest konkret. I znaczy, ja nie odczuwałem fizycznie jakichś takich rzeczy, dlatego, że no wiadomo, lekarze się człowiekiem zajęli, to też tam odpowiednio lekarstwami to w, 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 wygłuszyli ten głód początkowy. Bardziej były niebezpieczne te psychiczne głody, ale ja wtedy na detoksie postanowiłem właśnie, że kończę z piciem alkoholu i wtedy bardzo się zmieniłem psychicznie, praktycznie tak na trzask palca. Jak już postanowiłem, że idę na terapię, to wszystko bardzo dobrze mi przychodziło, łatwo mi się było jakby z tym z tą sytuacją, jakby pogodzić, no, z tym odstawieniem. Gdyby nie terapia, by na pewno się nie udało, bo odkładałbym to cały czas. A to, co Wam mówiłem, no, mnie na detoksie przekonał do tego, że rzeczywiście jestem alkoholikiem. Człowiek z detoksu alkoholik niepijący, który był tam po prostu, żeby y, przeczekać słabszy okres. I rozmawialiśmy, ja mówiłem, ja? Alkoholik? No co ty, popieprzyło cię? W ogóle pozdrowienia, Czarek, jeżeli przypadkiem oglądasz, a wiem, że chyba czasami ci się zdarza to, pozdrowienia dla ciebie, chłopie. I roz... ja mówiłem, ja? I on potem, słuchaj, a ja robiłeś takie i takie rzeczy, a ja? No robiłem, on tak, a to i tamto, a ja? Słyszałem tak, jakby opowiadał o moim życiu, nie, on mówił o swoim. A to i to, a ja, o kurna, macie. I tak wtedy sobie zacząłem uświadamiać, i jeszcze dzień wcześniej rozmawiałem z panią ordynator, słuchajcie, i ona do mnie mówi: Panie Michale, no dla pana to widzę szansę tylko i wyłącznie, żeby pan jakoś przeżył to normalnie, i w ten to tylko i wyłącznie terapia. Ja wiem, ja pani profesor, tam w życiu pani doktor, kurna, ja przecież Fuh. A e, pogadałem z tym kumplem, słuchajcie, parę godzin w nocy w sali żeśmy leżeli obok na łóżkach i pogadaliśmy sobie w nocy, ja z nim pogadałem, wysłuchałem jego, co on ma mi do opowiedzenia yy, on wcale mnie tam, wiecie, nie opierdzielał czy coś, tylko mi opowiadał, jak to wyglądało u niego, nie, i ja tak, kurę, no, zacząłem słuchać i na drugi dzień jak był obchód, pani doktor ja chciałem się zgłosić <noise> Także no, naprawdę Czy, Michał, czy miałeś kiedyś po terapii kryzys, gdy myślałeś, że musisz się napić? Nie, nie miałem czegoś takiego. To by oznaczało, że coś źle zostało przepracowane na terapii, gdyby taki kryzys, że muszę się napić, się pojawił. Pojawiały się różne oczywiście rzeczy związane z głodami alkoholowymi, czy jakieś takie momentami zachowania, nawiązujące do zachowań podczas z czasów, gdy piłem. Czyli byłem, gdzie byłem bardziej nerwowy, na przykład, albo pierdołami się przejmowałem. Ale szybko dzięki temu, że byłem na terapii, to szybko wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. No. Także. Słuchajcie, w ogóle napiszcie mi, jeżeli tutaj nie chcecie takich rzeczy słuchać. Bo wiem, że to są ludzie, którzy mają wysrane na to, że ktoś tutaj mówi o alkoholu, a widzę, że tutaj też jest spore zainteresowanie. No. Dlatego, jeżeli mówimy o alkoholu, o alkoholu, to. Mielu, jak myślisz, kto wygra wojnę o kosmos USA czy Chiny? Ostatnio sporo o tym mówił Bartoszek na swoim kanale. Nie wiem, nie mam pojęcia. Chiny dysponują niezmierzalnymi rezerwami i finansowymi, i ludzkimi, i technologicznymi, bo kradną wszystko na potęgę. Także wydaje mi się, no i oni są, mogą poświęcać dużo, prawda, do realizacji celów. Wydaje mi się, że Chińczycy wyjdą na prowadzenie. Chociaż. Duża szansa jest jednak w tej kooperacji różnych państwowych tworów, jak NASA i tak dalej, z tymi wynalazcami wizjonerami z prywatnych firm, jak na przykład Musk. Mask. Chmielu to duży facet. Koń to ma być koń. Miałem przyjemność go widzieć parę razy, jak córek ze szkoły odbierał. Na boks daj znać, umówimy się na prywatny trening. Chung Mu. No proszę. Ja mogę trenować boks, tylko muszę mieć stabilizator na, na kolanie. I to jest takie, ja wynajduję zawsze. Wiecie, najbardziej by mi odpowiadało coś takiego jak kurde ja, inaczej. Jak ja chod, trenowałem boks na legi. To trochę mnie denerwowało to, znaczy trenowałem boks na legi. To zabrzmiało, jakbym był co najmniej zawodnikiem. Ja już jako starszy gość, no miałem tam 30 parę lat, trenowałem w grupie, można powiedzieć, amerykańskiej, jak się trener śmiał. Ale sprawiało mi to dużą przyjemność, mimo że nie lubię ćwiczeń takich, wiecie, że po kolei ktoś każe kolejne stacje zaliczać. Tego nie lubię. Ja wolałbym samemu, tak jak w domu sobie lubię, po, po, pobić w worek czy gruch, gruszkę, czy powalić gruchę, czy szybkościówkę, czy tego typu rzeczy. Ale myślę, że no na razie jestem kondycyjnie na pewno bardzo słaby. Chociaż jeżeli chodzi o boks, to ja pamiętam w wojsku, kiedy byłem, miał chyba najlepszą kondycję w życiu i pamiętam, jak żeśmy sparowali sobie na sali na kompanii i waliliśmy pełną rundę na przykład ja ledwo żywy byłem wtedy. Jednak samo ruszanie się czy bieganie przez określony czas to jest ma niewiele wspólnego z tym, jak się boksuje. I człowiek musi być i psychicznie zwarty, i musi trzymać gardę. Zawsze mi się wydawało, no co to jest utrzymać ręce, zanim boksowałem. Utrzymać ręce przez rękawice nie są ciężkie, prawda? No, co to jest? A ci, którzy boksują, dobrze wiedzą, że jak zaczynali boksować, uczyć się boksować, to że w pewnym momencie rączki zaczynają opadać. Kurde, to jest upierdliwie męczące. No. Yy, możemy się jakoś. Yy, no, będziemy mogli się jakoś umówić. No ja chcę najpierw tutaj się trochę poruszać z synem. Mój syn wyrażał zainteresowanie swego czasu, żeby zacząć trenować boks. Ja bym na pewno chciał pochodzić sobie, gdyby był taki klasyczny gym, jak są w Stanach Zjednoczonych, gdzie wchodzisz, bierzesz sobie, płacisz za, za to zabytność na sali i możesz sobie ćwiczyć, korzystając ze sprzętów. To samemu, ewentualnie z radami trenera coś się spytać, to by było najlepsze. No u nas niestety jest ten system, że są te z reguły kierowane, prowadzone zajęcia przez trenera, no ale rzeczywiście. No ciekawe, chung, chung Mu Five. To znaczy, że ciebie też musiałem widzieć. Będę musiał przeanalizować swój notatnik i obejrzeć zdjęcia wszystkich ludzi, których spotkałem pod szkołą mojej córki, i może się domyślę, kim jesteś. <śmielu> Chmielu, czy brałeś udział w instynizacji wojennej? W grupach takich chwali się ludzi po wojsku i często są brani do filmów z racji swojego przygotowania sprzętowego i ubioru? Nie nie brałem udziału, a poza tym słuchajcie, kwestia tak zwanych konsultantów na przykład przy scenizacji różnych sytuacji, nie wiem, z bronią, czy tam policyjnych rzeczy, wojskowych to jest piz na wodę w wielu filmach byli konsultanci, a sytuacje pokazane w filmach, tak jak na przykład czy w Krolu, czy no może nie w Krolu, tylko czy w Domonach Wojny, czy, czy w Karbali to jak zobaczyłem niektóre te sceny to mówię, ja pierdziele, gdzie był tam konsultant, kurno? Pytałem się mojego kolegi, który wielokrotnie był konsultantem w filmach od spraw broni i mówię mu, jak to jest, kurno, mówi ty, bo co z tego, że ja pokażę albo mówię, nie no, tak nie można, tak w życiu by nie zrobił profesjonalny, no nie wiem, antyterrorysta. Jak reżyser mówi ty, ale to lepiej wygląda bardziej filmowo. Także de facto to nie idzie w parze. Doświadczenie jakieś, a nie przekłada się na to, jak w filmie to wygląda. Przepraszam. Na Mazurach najczęściej przebywam na pograniczu Mazur i Mazowsza, czyli Muszaki, no, niedaleko Nidzicy. Dlaczego Cię pytają o alko, nie wyglądasz mi na Menela. Uwierz mi, że jak byłem na terapii alkoholowej, to było bardzo wiele osób, które kompletnie nie wyglądały jak typowy Menel a mi się parę razy zdarzyło może nawet tak, chociaż nie wiem zawsze wtedy człowiek inaczej sam siebie postrzega, ale bardzo wielu alkoholików garujących po prostu niesamowicie wcale nie wyglądają jakby byli alkoholikami a i tak alkohol niszczy ich życie i ich otoczenie nie? dobra, słuchajcie, na razie trochę to Chmielu, czy oglądasz sztuki teatralne? Wpisz Scena Faktu na YouTube, znajdziesz fajne spektakle teatralne. Uwielbiam to, bardzo często oglądałem w poniedziałki, jak był Teatr Telewizji, tak konkretnie, te starsze rzeczy, to zawsze oglądałem. Ostatnio zresztą nawet ktoś wrzucił, to chociaż nie jest taki typowy Teatr Telewizji, chociaż to jest Scena Faktu, zdaje się. Ktoś wrzucił na Facebooka ten spektakl, proces Rudolfa Hessa. I jeszcze było ciekawie, jak ktoś to wrzucił, a ja to oglądałem tego samego dnia rano. Także <grymne> polecam w ogóle, to jest coś niesamowitego. Tak, rączki opadają nie tylko początkującym, no zmora szpilki. O. Chmielu, masz stabilizator na kolanie. Ostatnio umarł Wojtek z YouTube'a. Do końca chciał podnieść 400 kg, Ty też tak masz. E, ja w ogóle, słuchajcie, może wstydź się przyznać, ale ja nie, nie widziałem wcześniej. To gdzieś mi tam mignął ten Wojtek z YouTube'a. Dopiero zainteresowałem się jego osobą, jak zobaczyłem, że umarł. A potem mi się przypomniało, że rzeczywiście oglądałem kiedyś jego fil parę filmów z jego pracy na Bramce. No bo ja jednak parę lat wcześniej od niego pracowałem na Bramce, chciałem sobie porównać różne rzeczy pracowałem na bramkach wydawał się bardzo sympatycznym gościem, natomiast nie, no ja taki nie jestem, nie jestem wyczynowcem kiedyś próbowałem, kiedyś więcej dźwigałem niż teraz, teraz staram się do tego wrócić jakby Wam powiedzieć, no na przykład sobie dzisiaj rano sobie trenowałem klatę no to ile tam wziąłem niedużo zaczynałem od mniejszych doszedłem do większego i jako, że sam ćwiczyłem dzisiaj, bo mój syn jest trzeki to nie mogłem tam nic większego dźwigać, to miałem 50 kilo, także to wiecie, to ja kiedyś już jako nastolatek brałem więcej. Tylko, że to nie było, że ja tam... Tylko po prostu sobie tam seryki robiłem, żeby się rozruszać, nie? Zaczynałem od gryfu, tylko 20-kilowego, także nie, ja nie jestem jakimś wytrzynowcem, natomiast jestem dość silny, jeżeli chodzi o pas barkowy i o... Mięśnie ogólnie pleców to jestem, no podobno jestem bardzo silny, ale y, dawno nie było czegoś takiego, żeby się sprawdzić. W każdym razie na siłowni, jak ostatni raz chyba sprawdzałem taką rzecz, to było ile? z Półtora roku temu, no to na no, najszerszy y, na no, maszynie wziąłem wszystko, co było na siłowni. <grym> Także wiecie, no tutaj mam tą siłę, a już same ręce nie są takie silne, albo klatka piersiowa. Ale tutaj jak ściągam do siebie ciężarno, to tą siłę mam. No, yy, pam, pamiętam, że mi się dobrze miło zrobiło, bo syn był ze mną wtedy na siłce, jak zobaczył, że ja tam pff, i to wiecie no, ja mogłem tam jeszcze dorzucić, no tylko nie było już. Też nie wiem, ile na tej maszynie było tak naprawdę. Być może była to maszyna dla jakichś yy, dziewcząt, które tam ćwiczą od czasu do czasu, one jednak mniej trochę noszą ale zobaczymy, bo zresztą dzisiaj z moją małżonką żeśmy troszeczkę tak dyskutowali na temat różnych fizycznych rzeczy, ja w ogóle będę chciał też oprócz tego, że sobie tutaj ćwiczę, jednak wrócić na siłkę, no bo bardziej tam człowiek może też zmotywować się do większej ilości ruchu, nie? Tak, tutaj też nas nie, nie dogoni odpisze. No ja właśnie też starczy, co mam problemy. Życie bez alkoholu jest coraz lepsze. No i dokładnie. No. Tabdy, jest, dziękuję ci za wsparcie kanału. Tak jest. To jest bardzo istotna informacja. Nie zapominajmy, że Chmielu miał wczoraj urodziny. To jest dla tych z potężnymi książeczkami czekowymi i tłustymi kontami w banku. <grywanie> czy orientujesz się na ile walki w filmach Kurosawy były dobrze wyreżyserowane? Nie wiem. Nie wiem, jak to wyglądało realnie, jednak wydaje mi się, że na pewno były widowiskowe. Aczkolwiek kojarzy mi się to. Wiem, że walki japońskimi mieczami czy szablami de facto, bo. To... Teoretycznie tak to... Nihonto, umówmy się, walki Nihonto, czyli japońską bronią białą, potocznie zwaną mieczem samurajskim, z reguły kończyły się po jednym ruchu. Z reguły atak był powiązany z wyciągnięciem broni z pochwy i kończyło się to od razu atakiem. No. Albo no, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś się mógł okładać, wiecie, mieczem samurajskim w ten sposób. Witam Sebastianie. W mielu, pisze Grzegorz. okulicki człowiek Sikorskiego był kapusiem NKWD. Poszlaki. No właśnie, ja, żeby była jasna sprawa. Ja uważam, że to jest bardzo wielce prawdopodobne, jednak w życiu bym nie powiedział tego na 100%. Ale działał tak, jakby realizował zadania postawione przez Rosjan. No niestety, w szczególności jeżeli chodzi o parcie do Powstania Warszawskiego. O nas 100% generał Paszkiewicz, asystent Sosnkowskiego, stąd ten KWD wszystko wiedział o Polsce. O Paszkiewicz, kurde, nie słyszałem chyba, jeśli się nie mylę. Ona musiał sobie sprawdzić. O, konsultanci to byli do Johna Wicka, tak. To i nawet widziałem w. Wiecie, bo ja nie jestem aż takim specjalistą, żeby się wypowiadać, jak to się mówi wiarygodnie ocenić, czy to było dobre, czy nie. No, pamiętam łzy słońca, jak Bruce Willis wyskoczył z celownikiem odwrotnie założonym. <laughs> Ale no, John Wick, widziałem, jak wypowiadali się specjaliści od tego rodzaju uży używania broni, no to zwracali uwagę na takie rzeczy, na które ja bym nie zwrócił uwagi. Na przykład, że John Wick w filmie, czyli Keanu Reeves, nawet w zależności od tego, jakiej broni używał, to zachowywał się tak, jak przy tej broni rzeczywiście trzeba. A że w tej broni to tam magazynek na przykład czasami ciężko wyciągnąć, to on tam był ruch jakiś specjalny. A to, że przeładowuje się w ten sposób, a to, że. Ta... Także w Johnny Weeku konsultanci odegrali dużą rolę. Poza tym trening strzelecki Janulisa konkretny. Oj. No. 100 lat, 100 lat. Tak, sztuka dobywania miecza samurajskiego z jednoczesnym cięciem nazywa się Jajo. O, ziemniaki z koperkiem, koperkiem. Dzięki za urodzinowe wsparcie kanału. E, w ogóle mój syn posiada, posiada, posiada dwa miecze, no inaczej, dwie, dwa rodzaje broni japońskiej e, i to do, do dość dobrej jakości. To nie są żadne tam chińskie, postucznie klepane rzeczy, w sensie maszynowo robione, maszynowo robione prawdopodobnie, ale dość dobrej jakości użytkowe, bo ma do właśnie do trenowania jajdoma. E, katanę jedną <laughs> dostał ode mnie. O nie, przepraszam, P wróć two. Marcinie, jeżeli to widzisz, dostał od dwójka swojego. Ode mnie dostał Wakizasi. Także. E, także konkret. I całą ścianę, całą, całą tablicę noży mój syn ma w pokoju. a taki pokojowy gościu jest. Także, ale no wiecie, no. chłopak musi mieć jakieś zainteresowania. tak, tak, ja widziałem te filmiki Keanu Reevesa ze szkolenia, tam również trenowała z nim jak ona się tam nazywa laureatka Oscara no, piękna um, teoretycznie afroamerykanka ale ona tam generalnie wcale tak nie wygląda no jak ona się nazywa? Ładna taka łabeczka koło 50. No w każdym razie no, to bardzo solidnie byli przygotowani. Tak. A może by się złożyć i w prezencie chmielowi kupić paszport COVID-u, przydatny pewnie niebawem na siłce i w innych miejscach publicznych. Kurna, powiem wam tak, im więcej mnie no, molestują i im większa presja, tym coraz mniej mi się chce, no. O no właśnie, Hollyberry. Holly tak jest. Co uważasz, myślisz o tym, że ochrona prezesa z firmy byłych żołnierzy Gromu jest de facto opłacana z pieniędzy podatników, podczas gdy ma do dyspozycji ochronę SOP? Uważam, że to jest jedna z tych rzeczy skandalicznych. Mm. Nie może tak być, no ale ff, to jest, że tak powiem, naczelnik państwa, ją on sobie może na to pozwolić i wybija we wszystko. No. <słuch> jeszcze nie zaszczepiony, jeszcze nie zaszczepiony. Jest tu nawet nie to, że się na razie nie zastrzepiłem, bo jeszcze mój termin nie nadszedł. Ale jest niebawem i powiem szczerze, że zastanawiam się bardzo, dlatego że y, są też pewne czynniki, które kurno. Wiecie, mam kolegę na przykład, który <laughs> ma problem ze zbyt dużą krzepliwością krwi i przyjmuje specjalne lekarstwa, które. Y, Pomagają mu w tym, żeby ta zbyt duża krzepliwość krwi nie, nie spowodowała na przykład tego przyspieszonego zejścia na zator. I gdy pytał się lekarza, czy czasem ta szczepionka nie wpływa negatywnie na tego typu rzeczy. No, no o, rany no już tam coś, bądźmy dorośli. Wiecie o co chodzi. Parcie, jeżeli. Chociaż bardziej niż szczepionki, bo ja to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale bardziej niż szczepionki, irytuje mnie parcie na te tak zwane paszporty covidowe oprogramowanie, aplikacje hmm, ProteGo Safe, Kody QR i tak dalej. O, kurna macie. I najbardziej boli mnie to, że jeżeli rzeczywiście będzie to wprowadzone, że nie będzie można się poruszać normalnie, bez tego typu rzeczy yy, za granicę, to jeżeli będę zmuszony coś takiego mieć, to będę szukał jakiegoś sposobu, żeby mieć to gdzieś na papierze, w książeczce, tak jak te żółte książeczki szczepienne. Ale nie żadna aplikacja. Kurwa, mać. Popieprzyło. Hubert, dziękuję ci. 110 lat za wsparcie kanału. 110 lat. Kto by tyle wytrzymał? Kury. No chyba, że będzie można sobie wymienić to, co, to, co i owo, no. Bo jeżeli ja czasami tak się zastanawiałem, kurde, jak niektórzy ludzie starsi mówią, że, a bo już bym chciała, czy tam chciał, już, już, już wystarczy tego życia. To tak sobie myślałem, kurno, no dlaczego? Ale słuchajcie, naprawdę, jak się jest chorym i wszystko boli. Ja pamiętam taki okres w moim życiu, no nie ukrywajmy, on był spowodowany zarówno i boreliozą, i również też nadmiernym spożywaniem trunków alkoholowych że ja przez dwa lata chodziłem o kulach, kurwa, ze strasznym bólem. Co potem się okazało zresztą w ogóle, że miałem nie wykryte przez lekarza złamanie nogi, kur. Niezrośnięte prawidłowo. Lekarz mówił, to zapalenie stawów, a ja miałem złamaną nogę. Nie? I dwa lata chodziłem tak. A byłem wtedy w robocie, miałem opiekę lekarską resortową, jak to się mówi, no czyli kurde rządową. I to ja wtedy sobie uzmysłowiłem. Ja miałem wtedy wielokrotnie takie nastroje, że już po prostu mówię, no nie dam rady więcej, kurde, no przez to, że tak męczył mi ból, i ja sobie rzeczywiście zdaję sprawę, że osoby chore poważnie w pewnym momencie już mogą mieć dość. Stąd mówię, że kto wytrzyma tyle 110 lat, dlatego najlepiej mówię, żeby być zdrowym do końca życia. Jaką yerbę pijesz? Już mówiłem, pacharito y, paragwajska yerba mate. Chociaż lubię, lubię parę innych, ale pacharito jest najlepsze. Chmielu, jeszcze nie twój termin. Jestem sporo młodszy od ciebie, a jestem po pierwszej dawce. Czyli miałeś większo, straszne ciśnienie na szczepionkę, bo ja w pierwszy dzień, kiedy mogłem się zapisać, Moja małżonka zadzwoniła i zapisała zarówno mnie, jak i siebie i w termin mam dopiero na ten następny, na ten tydzień co będzie. Nie wiem, co to żeś robił, chłopaku. <grytanie> Zdaję sobie sprawę, że ludzie młodsi ode mnie już mieli, no ale cały czas tak się zastanawiam. No. Dana, ja tu cały czas widzę, że ty jesteś. Niby, niby mnie nie ma. A cały, niby cię nie ma, a cały czas tutaj wypisujesz. No. Bardzo dobrze zresztą. A co z Saulem? Czyżby ban? Nie, ja nikogo nie banuję, tylko że czasami tutaj, jeżeli ktoś yy, na czacie zaczyna się wygłupiać, to czasami go wyciszam na jakiś czas. Natomiast dzisiaj nie widziałem Saula. Ale może i dobrze, no. Chociaż jak jest, to niech się odezwie, no. Chmielu, ja się zastrzepiłem. Jedynym efektem ubocznym jest to, że wyrósł mi ogon, ale ja to wykorzystam, O lato będę odganiał nim muchy. Trzeba znaleźć pozytywy. No i wiecie, no ja mówię, a do szczepionki to jeszcze, no. Ja się obawiam tylko jednej rzeczy. Ja bardzo źle reaguję na na przykład na w, w wszelkiego typu zastrzyki związane ze znieczuleniem. Ja dwa razy mało nie. Zszedłem praktycznie na dentysty, jak dostałem. Kurde. Miałem straszne reakcje anafilaktyczne po zastrzykach z znieczuleniem. I dobrze by było, gdyby tutaj nic takiego nie miało miejsca. No. Aczkolwiek miałem wiele różnych zastrzyków w życiu. Także. Sam sobie robiłem zastrzyki, jak miałem. Popierdzielałem, pamiętam, przez tyle parę miesięcy od pachwiny do kostki w gipsie. No to sam sobie opierżyłem zastrzyki, także ja się zastrzyków nie boję. No. Temat Husarii rzeczywiście jest ciekawy, ale słabo się na tym temacie znam. Sol sobie wziął do serca moje rady. To tak jak ten... Y oh, kurwa. To tak jak y milczenie owiec i doktor Hannibal Lecter, który siedział w celi i przez całą noc szeptał coś do więźnia, który był obok. Nie? <grym> Wiecie, jak się to skończyło. Więzień z celi obok na drugi dzień został znaleziony martwy, połknął własny język. <grym> Najlepszego Chmielu. Oglądam twoje filmy od lat. Cybernerd. Kolejnych lat i sukcesów na tym kanale YouTube. Tak, a propos tych szczepionek, jak tutaj Janusz pisze, no to paru moich znajomych, którzy dostali te szczepionki, no to bardzo ciężko to przeżyło. No... E... Na jakiej firmy szczepionkę jesteś zapisany? Nie mam pojęcia, kompletnie. Ja, jakby na razie się tym nie interesowałem za bardzo. Chmielu, kogo byś widział w roli reżysera naszej mega produkcji Opileckiej i kogo byś widział w roli głównej? Kury na macie. Byle kogo. Kurczę, no Smarzowski mógłby to dobrze zrobić, bo to jest jedyny reżyser, kurde, który robi filmy, które mnie ruszają obecnie. W roli głównej nie mam pojęcia to jest jakby sprawa drugorzędna. Najważniejsze jest to, żeby tego filmu o Pileckim nie zrobił czasem na przykład Steven Spielberg, bo by się okazało, że Pilecki jest przedstawicielem żydowskiej organizacji bojowej i generalnie to on musi. Ukrywać się przed Polakami, a potem zostaje zamordowany przez polskich nacjonalistów po wojnie. Tego się musimy wystrzegać, żeby ktoś tego nie przejął. No właśnie, szkoda, że live to pogawędka znajomych. Dlaczego? Przecież ja. Z live'a tutaj jest kilka osób, które znam osobiście, ale akurat ja wiem, czy z większości osób nie znam. Dane osobiście też nie, nigdy nie spotkałem. E, aczkolwiek wydaje mi się, że ją znam, bo już jednak trochę w sieci, kurczę, się widujemy. Czy Grześka? O, Grześka spotkałem, tak. Grześka spotkałem, ale tak. Jarka, który tutaj wcześniej się odezwał, Rafała, ale tu większość nikogo na oczy nie widziałem. Ani tak z większością osób tutaj nie miałem jakiegoś kontaktu, także Przemysławie pogawędka znajomych. Możesz zostać jednym z nich, ze znajomych, bo zostaniesz trochę dłużej. Zadasz parę pytań albo pogadamy na jakiś temat. Także to nie jest pogawędka. Nawet nie wiem, czy ja mam tylu znajomych, bo wiecie, nie liczę znajomych na Facebooku, których zawsze jest pierdyliard. Najwięcej mam znajomych na Facebooku jednak związanych z desantem. Ale w prawdziwym życiu mam na przykład tylko jednego przyjaciela. Nie? To jest... nie szafuję za bardzo takimi określeniami. Dlatego to... to, to nie wygląda tak, jak myślisz przemysłowie a wiecie, że z nadal nie obejrzałem w Wołynia kurna, po prostu znam siebie i wiem, że jakbym obejrzał Wołyń, to bym za chwilę kurna, poprowadził kurczę, krucjatę na Ukrainę <gryw> tego nie chcę no nie, nie, no nie chcę, nie chcę nie, nie lubię filmów ostatnio Oglądać które mnie dołują strasznie w ten sposób, Takich, które są oparte na prawdziwych jeszcze wydarzeniach, to tym gorzej. No. Ale kiedyś się przełamie. No. Mieru, zapisz się na Sputnika. Pan Jabłonowski i pan Poręba mówili, że jest najlepszy. Mieniaka, no, że jest coś to Sputnik, a ten ocień nie wiem, jak jest szczepionka po rusku. No kto miałby zagrać Pileckiego, jak nie Karolak? Wiecie co, ja się najbardziej obawiam, żeby Pileckiego nie zagrał. Jest taki aktor młodego pokolenia. On gra takiego gościa w serialu na wspólnej, nie wiem, czy oglądacie raz na jakiś czas, taki blondyn. Gra jakiegoś tam dziennikarza. To jest koleś, który nie wiem, jak on został aktorem, kurna macie. On mówi tak niewyraźnie, że nawet najlepsi specy od postsynchronów, kurna, nic tutaj nie zrobią, nie naprawią. Mielu jestem zajebiście zadowolony, że jestem twoim znajomym, nawet jeśli tylko internetowym. No i dobrze, no tak trzeba. Czy Smarzowski kręci inne filmy niż Dołująca? No tak, ale już podobno Wołyń już przerósł wszystko, dlatego kurde... Boję się obejrzeć tego kurde Wołynia, no. Ten Wołyń. W, w filmu Pileckim należałoby zaangażować Mela Gibsona i Clint Eastwooda. Oni nie boją się Hollywood i zakochaliby się w Polsce. E, Clint Eastwood... I e. mal Gibson tak, no rzeczywiście, ale to raczej jest nierealne. No, obawiam się też, że niestety niebawem, kurde, Clint Eastwood może zniknąć z, z firmamentu tego całego, naszego świata generalnie. A to jest postać bardzo bliska osobiście mi, mojemu świętej pamięci Tacie. Był bardzo bliski dla mojego Taty, był bardzo ważny Clint Eastwood. E. Ciężko mi jest sobie wyobrazić świat bez Clint Eastwooda. No, naprawdę. Tak, Maciej pisze. Jeszcze się okaże, że nakręcą taki paszkwil, jak Defiance. Opór. Mówiłem o tym filmie, o Braciach Bielskich. Mówiłem swego czasu. To jest właśnie to, jak Hollywood. Zresztą pamiętacie, jak wam mówiłem o tej hmm, konspiratorce. Hmm, która, o której ma, na, na, na której temat się, zachwycała się gazeta wyborcza ostatnio. Konspiratorka, komunistka z żydowskiej organizacji bojowej, która według dziennikarzy gazety wyborczej, a potem już też New York Times, a czy tych innych gazet. To ona sama praktycznie tutaj rozwalała szkopów w Warszawie, zabijała gestapowców w wysadzała pociągi i tak dalej. Była taka osoba rzeczywiście, to była prawdziwa postać, ale przypisano jej wszystko. I najgorsze jest to, że właśnie producentka wykonawcza Stevena Spielberga zainteresowała się jej osobą i prawdopodobnie Spielberg nakręcił o niej film. I to nie będzie film przyjazny Polsce. No, Sebastian pisze, że też się wzbraniał przed zobaczeniem wołenia. Ciekawe, ale i... <laughs> Przepraszam. Chmielu, ostatnio coś się głośno zrobiło o UFO, nawet jakiś wojskowy zastanów się na ten temat wypowiadał, że jednak coś jest na rzeczy. Jakie masz do tego podejście? Oczywiście UFO istnieje. Mówiłem o tym wielokrotnie. UFO, czyli niezidentyfikowany obiekt latający. No wszystko, co widzisz na niebie, a nie wiesz, co to jest, to jest UFO. Może to być coś, z czego nie potrafisz zidentyfikować. No lecący liść, który myślisz, że to jest coś innego, może być UFO. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy rzeczywiście istnieją jakieś pojazdy, które... Są tworami sztucznymi, latają w powietrzu i nie pochodzą z naszej planety, z naszej cywilizacji. Też w to wierzę, dlatego że mówiłem wam o tym kiedyś. Miałem takiego przeszywanego wujka, który był pilotem myśliwskim, yy, i on powiedział mi, że to tak, widziałem rzeczy, których nie jestem w stanie wytłumaczyć, kurna. Pojazdy na pewno. Które nie były wytworem natury, tylko wytworem jakiejś technologii, która jest kompletnie nam nieznana. Także no, wierzę w takie rzeczy. Poza tym, te rzeczywiście zapisy ostatnio ujawnione i marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych i Sił Powietrznych wskazują na to, że rzeczywiście również ci piloci, którzy obserwowali te zjawiska, byli przekonani o nienaturalnym pochodzeniu tych obiektów, które widzieli. No. Dużo natomiast, wydaje mi się, tych e, tak zwanych, UFO Sightings, które były gdzieś tam widziane swego czasu, to również wydaje mi się, że mogą to być jakieś obiekty prototypowe, należące do różnych krajów. No ale to, że Amerykanie zostały ujawnione niektóre te nagrania, czy one tam wyciekły i zostały potem ujawnione, już. Oficjalnie, to też raczej nie, nie świadczy o tym, że to były obiekty mm, amerykańskie, no nie? bo oni by raczej swoich rzeczy tak nie nagłaśniali, no. no ale rzeczywiście, no niektóre rzeczy. Zastanawiające to jest. No chciałbym, o, rzecz, o której chciałbym kiedyś się dowiedzieć, czy rzeczywiście mm, Ziemia jest odwiedzana przez przedstawicieli jakiejś obcej cywilizacji. Aczkolwiek, z drugiej strony, no, następuje taki paradoks, nie, że Gdyby istniała taka cywilizacja, która posiada taką technologię, że może produkować, stwarzać takie pojazdy, które mogą gdzieś przylatywać z jakichś odległych rejonów wszechświata, to gdyby oni tutaj przylecieli, to oni, oni by dysponowali taką technologią, że mogliby nas w ten sposób zniszczyć. I to jest takie zastanawiające. Bardzo ciekawa sprawa. To o, o tym bym się chciał dowiedzieć. Film Monachium oglądałem, bardzo mi się podobał, to jest ten o, o operacji izraelskich służb wywiadowczych e, po zamachu w Monachium na izraelskich sportowców przeprowadzonych przez terrorystów z Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Ja wiem, że zaraz ktoś powie, przez powstańców z Palestyny. Nie no, przez terrorystów, to co oni tam wykonali w Monachium to był zamach terrorystyczny. Cała ta operacja pokazywała, jak y, przy okazji zemsty izraelskie służby specjalne robią swoją robotę, przy okazji pozbywają się też paru innych osób. także. Tak, ten aktor, o którym mówiłem, co mówi w sposób, że to jest właśnie Jakub Wesołowski. Masz rację, przypomniało mi się. O no, proszę, no. Wołeń oglądałem w trzy osoby w postej sali kinowej o 23. Wrażenie razy pięć. <grywka> Film o Pileckim powinien zrobić Jerry Bruckheimer oraz Michael Bay. <grywka> to, no ja, to by było. Mam kit z historyczną, że tak powiem, dokładnością, ale no, przynajmniej byłoby widowiskowo. <grytanie> Karol, zapraszam do wspierania kanału Urodziny Chmiela. Dziękuję Ci Karolu za nawoływanie do tak słusznej idei, która powinna e, przyświecać jak największej liczbie Polaków i chrześcijan. No, chrześcijan niekoniecznie. Wszystkich. <grytanie> Dziękuję ci bardzo. A nie może Marcin Dorociński, by Pileckiego zagrał Osmozowskiego, czy to zła kandydatura? Nie no, Marcin Dorociński jest jednym z bardziej moich ulubionych polskich aktorów obecnie. Bardzo go cenię za parę filmów. Bardzo mi się, no już pomijam tam Despery, wiadomo, w serialu i tak dalej, ale bardzo mi się w Obławie jego rola podobała. Bardzo dobry film Obława. z w Róży też podobał mi się. To jest, gościu, myślę, że jakbyśmy sobie pogadali, to może byśmy nawet się mogli jakoś tak. Takim sprawia wrażenie człowieka, z którym można by było pogadać. No. A jaki jest naprawdę, nie wiem, bo nie znam. No. Ja obejrzałem Wołę, ale połowę przez palce. No właśnie, kurde. No ja bym się też tak kurde. Wołę widziałem, nie przesadzałbym, nie bójcie się oglądać. Jest na psychiczna max, ale da radę obejrzeć. Kurno, no ja właśnie jakoś od pewnego czasu mam... strasznie nie lubię takich psychicznie dołujących rzeczy, no. Poczekajcie, czekajcie, bo tutaj coś widziałem. Gdzie to było? O! Też nie oglądałem Wołyń czy Katyń. Za duża depresja. Katyń oglądałem. No to jest na po prostu... Trzeba przyznać Wajdzie, że to mu się udało. No ten film mu się udał. Mimo, że nie pałem wielką sympatią do Wajdy, ale rzeczywiście parę dobrych filmów nakręcił. Pamiętam, jak się czytałem po książce Sprawa Honoru. No, no właśnie, i tutaj widziałem, bo wróciłem do tego komentarza, bo przemek tu odpisał, że tak, tę książkę powinien przeczytać każdy Polak. Druga część burzy krew w żyłach. A no właśnie. Chyba nie mówiłem o tej książce. Ja ją kiedyś w pociągu, czytałem. Konrado967. Chmielu, co sądzisz o Maksie Kolonku? Oglądałeś go kiedyś, jeśli tak, to czy widziałeś lub słyszałeś o jego ostatnich odjazdach? Tak, kiedyś go oglądałem, no w, lubiłem jego sposób prowadzenia różnych tam jego wypowiedzi dosyć logiczne swego czasu, no, ale odpłynął no jakiś czas temu. Mam wrażenie, że to jest choroba, która spotyka wielu y, wiele osobowości takich telewizyjnych, coś tam w pewnym momencie, kurna. Nie wiem, czy wybuch ego, czy coś, no, no nie wiem, no. W każdym razie obecnie się już go nie da oglądać. Otto Pumpernickel, czy pamiętasz bliskie spotkanie w Polsce z 78 roku? E, nie, no ja miałem wtedy 4 lata, ale e, pewnie chodzi Ci o to w tym Emilencinie, czy Emilencinie, ale to już zostało gdzieś tam wyjaśnione, że to był piz na wodę i to, to było wymyślone tam przez tego pacjenta całego, z tego co kojarzę. Tak, czekajcie, to był dobry tekst i gdzieś on mi przeleciał, kurde. Eee... cholera no gdzie to jest, że jest w mordy kopane no, o Hubert dobrze napisał, najlepszym dowodem na istnienie pozaziemskiej inteligencji jest to, że się z nami nie kontaktują <grywania> ja to gdzieś słyszałem, ale to jest tak kurde, bardzo dobry czekajcie sobie, żeby nie było tutaj, że ja sobie coś, sobie dolewam z najlepszego termosu na świecie dolewam sobie Gorącą wodę do mojej hierby. Tak samo Moritz się. Co jest przy okazji UFO, co sądzisz o prezydencie potockim? Też to słuchaj, takich gości Moryc jest bardzo wielu. No, Mówiłem tutaj wielokrotnie już o, o tych, kurna, mm, zakonie świętego Stanisława, y, gdzie potomek Wezyra wielkiego, kurna, hulaj dusza. Mm, nie, nie, hulaj dusza, tylko. Tuchaj Bejpasza i taki dalej inny. Były, że tak powiem, ee, Esbek e, rozdaje z tytuły szlacheckie w zamian za tam odpowiednie wpłaty i medale. Także takich gości jest mnóstwo. No. Kompletnie mnie to nie dziwi. To jest zdrowe, no, że w każdym społeczeństwie są takie porąbańce. Kurczę. Chmiel, cześć, Mir. Polecasz jakąś mało znaną książkę przekrajową o średniowiecznej Europie? Pozdrawiam całe towarzystwo. Kurde, nie kojarzę teraz. Słuchaj, mało znana. Ja to sama mam takie książki popularne, no, żeby łatwo było to czytać. Z takich ostatnio fajnych rzeczy, co, ale to mówiłem wam o tej książce, to jest tego Tomasa Asbridge, ale to nie jest mało znana książka. Krucjaty. Taka gruba, jebitnie książka. Jest też druga fajna o krucjatach. Ale to nie mam jej tutaj, kurde, mam ją na górze, bo chyba ją czytałem ostatnio w kąpieli. Ale no, kurde, bardzo dużo jest taka, jak się ta księgarnia nazywa? Kurcze, wrzucę na facebookową grupę księgarnię taką, w której można znaleźć takie książki, że ja w ogóle nie wiedziałem, że takie rzeczy są. Jest dużo akademickich również jakichś, ale takie ciekawe, no jak ja szukałem o samym Wolinie na przykład, to znalazłem tam odpyty, gdzie w księgarniach w ogóle nie ma o Jomsborgu książek praktycznie. Ale to wrzucę na grupę. Pytanie nie daje mi spokoju. Czy oglądałeś może Przyjaciela Wesołego Diabła? Coś mi się to kojarzy, ale ale nie, nie ten. Kurde, zobaczcie, dopiero są nie pamiętam, dopiero są te komentarze o Róży i o Obławie Cholera. A propos, a propos Doroczyńskiego, właściwie roli pułkownika Kuklińskiego, co myślisz o tej postaci historycznej? O Kuklińskim nagrałem e, e, filmik kiedyś. Chyba Bohater czy Zdrajca był taki tytuł. Tam dość dobrze powiedziałem, zresztą ostatnio też się na ten temat wypowiadałem. To jest... W, a propos Kuklińskiego, warto jest przeczytać tą książkę Cęckiewicza, którego osobiście nie zbyt lubię, ale tą książkę o Kuklińskim pod tytułem Atomowy Szpieg napisał bardzo dobrze. Wydaje się, że jest napisana obiektywnie. Jak ją czytałem, byłem aż zdziwiony, że nie jest to hagiograficzna opowieść o Kuklińskim. Natomiast no, Kukliński jest postacią moralnie dwuznaczną, chociażby dlatego, że zdradził. Ja nie wnikam w to, że zdradził komunistów, tylko ogólnie każdy. Hmm, Człowiek, który został pozyskany przez obcy wywiad do współpracy, postępuje moralnie dwuznacznie, dlatego że jego praca operacyjna i wywiadowcza jest oparta na kłamstwie. I pod tym względem jest to postać moralnie dwuznaczna. Tym bardziej, że jest dużo wątpliwości dotyczących tego, kiedy de facto i na jakiej podstawie został zwerbowany przez Amerykanów. A druga sprawa, są tacy, którzy myślą, że był agentem podwójnym. Ale to już jakby chyba się o tym nigdy nie dowiemy. No. Chmielu, czytałem wywiad z jednym z szefów tej operacji. Chodzi o tę operację, która była przedstawiona w filmie Monachium. Powiedział, że więcej nie pójdzie na film Spielberga. Opisał to jako potwarz dla niego, jego podwładnych i całej operacji. No, oczywiście, no, że... Wszystko, co tam było, było wymyślone. No, poza prawdziwymi celami, które zginęły. Także tak. Czekajcie, bo tu strasznie dużo. Z nam się mylisz, to nie była ściema. Korna, muszę do, wrócić do tematu, bo pamiętam, że ostatnio odrzuciłem już w ogóle, nie, nie interesowałem się tym, bo kiedyś przeczytałem bardzo obszerny artykuł na temat Emilencina i wszystko mi się wydawało tam logiczne. Może, Korna, rzeczywiście coś. Hmm. Źle zinterpretowałem. Ile trzyma ten termos, jak go czyścisz? Ten termos, słuchajcie, kupiłem, dlatego że obejrzałem w sieci test tego termosu, to jest termos Stanleya produkcji jeśli się nie mylę chińskiej, tak, made in China ale na patencie amerykańskiej tej firmy która wymyśliła sobie te termosy i obejrzałem test obejrzałem test wszystkich modeli termosów Stanleya od początku, kiedy one nabrały tej formy, kiedy zostały wyprodukowane były produkowane na przestrzeni lat i Amerykanin robił ten test. I on mówił, nie, no, to chińsczyzna, to będzie, no, prawdziwe amerykańskie są najlepsze. Okazało się, że w teście ten termos wypadł najlepiej. E, nalany wrzątek tracił, e, trafił, inaczej, tracił 2-3 stopnie. Nie no, może przesadziłem. Z 5 stopni tracił po, 20, nie, po 12 godzinach na mrozie zostawiony na mrozie przy temperaturze tam chyba minus 5 stopni tak w tym teście było jeśli się nie mylę, mogę się tam mylić o parę stopni i ten termos tracił najmniej, gościu zrobił tak, że słuchajcie nalewał wszystko, termometrem mierzył 12 godzin później po nocy na dworzu mierzył, otwierał, mierzył i okazał się ten termos najlepszy, ja go sprawdziłem w ten sam sposób praktycznie i po całej nocy na dworzu w zimę na drugi dzień rano otworzyłem, bo musi być naprawdę dobrze zamknięty, szczelnie. No i też wiecie, no nie może w śniegu leżeć, no bo to wtedy najlepiej jak stoi gdzieś. To, a jak jest w torbie, to już w ogóle, Słuchaj, jak jest w jakimś plecaku czy w czymś. Na drugi dzień rano nalałem i można się było poparzyć herbatą jeszcze, także jest bardzo dobry. A jak go czyszczę, wlewam do niego wody ze środkiem myjącym i robię w ten sposób. I rzeczywiście jak się z nim, w nim zrobi kawę, no to przez jakiś czas taką kawę może być czuć, jeżeli zaraz po kawie będziesz chciał się napić herbaty, ale no teraz na przykład, mimo że piłem w nim wiele razy kawę, to teraz czuję wodę, no nie ma nic innego tutaj. Mam jeszcze taki sam termos, tylko w mniejszym rozmiarze sobie taki zamówiłem. Taki malutki podręczny, gdzie zabieram sobie czasami jak gdzieś idę na krótko. Bardzo dobre termosy. Właściwie nic, jeżeli miałbym kiedykolwiek kupować jakiś termos, to tylko ten I nie, nie ma się co bać Chińczyków. Najlepszy był ten gości, który to testował, zrobił. Nie ma się co bać Chińczyków. Wiecie, w tych czasach to takie bardzo, że tak powiem, odważne stwierdzenie. Ten gościu, który robił te testy, to właśnie taki, no, o, mierzył, mierzył i nagle, o, kurna, ząg. ten chiński termos jest lepszy niż ten zrobiony w Stanach. O, fuck, no ale szczerze to przyznał gość. Czy podobały Ci się bliskie spotkania trzeciego stopnia? Bardzo mi się podobały, wielokrotnie oglądałem ten film i bardzo, autentycznie bardzo. Widzę, że tutaj o Emilencinie jest dyskusja. Ja sobie jeszcze raz przybliżę ten temat, bo pamiętam, że ostatnio nawet gdzieś widziałem artykuł o tym o i stwierdziłem, że nie, nie będę czytał, bo przecież to ściema. Bo gdzieś tak coś mnie przekonało, że to jest ściema. 100 no. lat chmielu pozdrawiam. Konrado967, dziękuję Ci za wsparcie kanału. 100 lat chmielu. No, kurde, wczoraj rzeczywiście. Ten, on, rodzina odśpiewała mi 100 lat o godzinie 21.50, bo się urodziłem właśnie o 21.50. Muszę wam jeszcze powiedzieć, że e, mówiłem chyba kiedyś o tym. Ja się w ogóle urodziłem nogami do przodu. Od razu na ten świat inaczej niż wszyscy, kurwa, nogami do przodu. Jak się rodziłem, to mama mi opowiadała, że jak zacząłem się rodzić, to lekarz się spojrzał. I mówi, o, piłkasz. Nogami do przodu wyszedłem. <śledzianie> no i tam. Prawie się udusiłem przy porodzie, bo wiecie, tam mnie za nogi ciągnęli, kurczę. Ale udało się. Jestem. Ale do tej pory nie lubię golfów na szyi. Cały czas czuję, że mnie coś, kurde, mam wrażenie, że to jest to właśnie. Kurde, tak dobrze się bawię podczas żywców, że aż się smucę, że dobiega końca. Która to jest? Kurna mać. Powiem wam, że ja się też, widać, dzisiaj dobrze bawiłem. I bawię, bo bo e, aż, kurdo nie wiedziałem, że to już tyle czasu minęło. Chmielu, czy słyszałeś o krucjacie wikingów? To była wyprawa, wręcz ekspedycja. A czy o krucjacie, no nie, bo krucjata się z reguły mi kojarzy z wyprawami do Ziemi Świętej. Natomiast o wikingach wiele słyszałem. No przede wszystkim... E, przede wszystkim to, że odkryli Amerykę, no. Leif Ericsson i tak dalej, ale być może nie wiem o co chodzi. Zresztą no, Wikingowie złupili wszystko, co było do złupienia w tamtych czasach. No. Czy to nie jest tak, że Kukliński zdradził system, ale pozostał wierny swoim ideałom? No właśnie nie wiemy, ponieważ Amerykanie utajnili wszystkie dokumenty dotyczące Kuklińskiego, to najbardziej istotne. Eee, Poza tym zadziwiające jest to, co się działo po jego zniknięciu. Dlaczego nikt nie został ukarany za to, że on uciekł z takimi informacjami? Poza tym, jak wyglądało jego pozyskanie? Bo w opowieść o tym, że on sam się skontaktował, pływając swoim jachtem, nie bardzo mi się chce wierzyć. Wszystko wskazuje raczej na, jednak na pozyskanie go po... Podczas jego bytności w Wietnamie przez amerykańskie służby wywiadowcze. No ale tutaj nie ma na to dokumentów, prawda? Natomiast e, oszukiwał swoich przyjaciół, kolegów, podwładnych, dlatego jest to dwuznacznie moralne. E, moralnie dwuznaczne, przepraszam. Czy naszywki szyszki już się rozeszły? Pytanie czysto z ciekawości. Dosłownie jedna osoba się zgłosiła, że chce taką naszywkę. Także, ale nie słuchajcie, ja te naszywki i tak będę robił, bo po prostu będę, no nie będę się już pytał kto, bo tu myślałem, że ich może zabraknąć zaraz. Ale nie będę się już pytał kto chce. Tylko po prostu wymyślę jakiś odpowiedni sposób na to, żeby te naszywki się rozeszły jakoś tak w ramach takiego podziękowania dla Was. Na tej zasadzie. <słuch> Kurde, Maxpol, to chyba jest pytanie prowokacyjne. Czy słyszałeś o projekcie Dynastia i Społeczeństwo Państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych, genomicznych profesora Figlerowicza? Nie słyszałem, ale prawdopodobnie ten projekt, ta książka, czy tamta praca jest w tej księgarni, o której Wam chcę napisać potem na Facebooku. A tak, o tych, o przebierańcach nakręciłeś, czyli o tych, o tutaj zaraz jest jeszcze opowiem o, o portkach. O przebierańcach nakręciłeś historia szlachta, czyli sygnet herbu Ślizgawka. A teraz tak, Chmielu, czy możesz polecić jakieś dobre spodnie na co dzień, wiosna, jesień? Tak, dawniej korzystałem ze spodni Carhartta, zresztą one są, uważam, są zajebiste. Spodnie Karharta, ale poczekajcie jakie one się, jak one się nazywały. Ja kiedyś o nich robiłem program. On czy program? Wspominałem o nich. Zaraz powiem dokładnie, jakie to są spodnie, bo te spodnie Karharta mogę polecić w ciemno. Nazywają się one, już wam mówię, tym wszystkim chętnym e, Force, Force, Force o, to będą to spodnie Carhartt Force Extremes. Ja zaraz wrzucę. Czekajcie, sobie skopiuję tylko ten napis i wrzucę go tutaj w, w czat. Tak się nazywają te spodnie Carhartta. O, poszło. Powinno się zaraz pokazać. Co nie mogę? Dlaczego nie mogę? No nie wiem, zaraz zobaczymy, bo nie widzę teraz końca czatu. I tak, polecam bardzo te spodenki. One mi się sprawdziły i w Norwegii, i tam na różnych wyjazdach. A ostatnio też chodzę i to praktycznie chodzę w dzień w dzień w spodniach. Zaraz wam powiem, jakich. I to, żeby była jasna sprawa, ja to nie polecam ściemy żadnej, kurde. To są portki. O, tutaj muszę sprawdzić, jak one się nazywają. Odzież, spodnie. To są spodnie w ogóle Helikona. I powiem Wam, że są jedne z lepszych spodni. Nawet w niektórych aspektach są lepsze niż spodnie Carhartta, dlatego że e, mają elast, elastyczny pas, czyli nie przy poluzowaniu paska nie, nie spadają z dupy. No po prostu przy zmianach wagi, czy przy takich różnych rzeczach zaraz wam powiem, kurno, gdzie to jest firma ojej, kurde, no gdzie to jest czas wysyłki, cena, nie to, kurna, mać o, według producentów, zaraz wam powiem bo to warto, warto wiedzieć, kurcze bo naprawdę są bardzo dobre o, helikon długie i te portki, których ja teraz używam. To są portki. Nie Wucman, nie SFU, nie to, nie to. Kurna mać, gdzie to jest. O, to są chyba te. Tak, to są spodnie, słuchajcie, Helikon OTP. Jak Olga Tadeusz Paweł. Spodnie OTP i kurna no dla mnie to jest po prostu bajeczka. Bardzo wygodne, bardzo przemyślnie uszyte i polecam je w ciemno. Także tak, OTP. Czy obejrzałeś ponownie te japońskie filmy o przenoszeniu się w czasie? Zacząłem oglądać, wtedy mi zabrakło czasu, ale mam je ja już zapisane, że tak powiem, w pamięci, będę chciał obejrzeć z moim synem. To, co żeście podali na zeszłym live, jeśli się nie mylę, to był zeszły live. A, czyli to chodzi o wyprawę do Ziemi Świętej. Wyszle ci info na ten temat. W tym czasie Wikingowie byli już częściowo schrystianizowani kozacka wyprawa. No, to czyli to już było jakby po erze Wikingów, jakby no bo to oni już wtedy. No ale tak, to wyszli. No, z oczywiście z ciekawością zobaczę. Tak, dziewiąta rota, oczywiście kurczę, oglądane było. Bardzo dobry film. Czekajcie, wyszły te spodnie, co? O tak, jest, Spodnie Carhartt Force Extreme, Rudge Flex, Cargo Pant, Pant Pant. Spodnie 511, 511 też są ok. Ja się zraziłem do 511, dlatego że jest tutaj chyba Moryc też, który chodził swego czasu w 511, pamiętam Ciebie Morycu, jak żeś popierdzielał. Znasz naszego wspólnego ziomala, z którym kiedyś pojechałem w Bieszczady i z chłopakami i on miał on miał właśnie spodnie 5.11 i ja pamiętam, ja miałem wtedy jakieś normalne portki chyba BDU amerykańskie, bawełnione a kolega nasz miał 5-11 spodnie i spadł deszcz i spowodowało to, że spodnie zaczęły mu się kleić do nóg, po prostu materiał się kleił, kurna i ciężko mu było iść, ja wiem, że prawdopodobnie to był jakiś taki model spodni i taki materiał, ale tak się zraziłem wtedy do spodni 5.11, natomiast 512 najlepsze koszule, jakie miałem swego czasu, to były właśnie koszule 512. takie koszule taktyczne bardziej, no. Także, także tak, no. Te spodnie, które ja powiedziałem wcześniej, no to są przeze mnie sprawdzone, nie? I jeżeli chodzi o materiał, to lepszy jest Carhartt według mnie niż te Helikona. Bo te helikona są takie bardziej sztucznością czuć ten materiał. One są takie bardziej śliskie i tak dalej, być może bardziej wytrzymałe. Carhartt ma ten materiał bardziej taki naturalny, się wydaje, ale jeżeli chodzi o odporność na wodę, na wilgoć i na wy... jeżeli chodzi o wygodę, no to jednak helikony ostatnio bardziej mi pasują niż te Carharttowe spodnie. Jak mogłeś w Norwegii chodzić w spodniach innych niż norweskie? E, w ogóle nie myślałem o żadnych norweskich spodniach, myślałem raczej o szwedzkich spodniach tamtych, e, jak one się nazywają, kurcze, no, Fjallraven. I chcę sobie kupić Baren, e, Fjallraven Pro, Barents Pro, bardzo fajne spodenki, przede wszystkim ze względu na materiał, z którego są zrobione, ten G1000. E, Miałem jedne spodenki z G-1000, tylko one były przerabiane i one były przez to niewygodne, ale materiał rewelacyjny, także te Fjallravena spodnie, w ogóle kiedyś myślałem, zapragnąłem mieć Anoraka Fjallraven z materiału G-1000, a potem zobaczyłem, że ten Anorak kosztuje prawie 2000 zł, to sobie, nie, nie, to sobie, to sobie wezmę raczej takiego szwedzkiego Anoraka z II wojny światowej N-43, Działa jak trzeba, nie jest ocieplany, ale zawsze można sobie pod to dobry, wełniony sweter założyć i jest tacy. Tak <grymne> Czy znasz postać Jana Gerharda i jego tajemnicze zabójstwo? To była kiedyś w Perelu głośna sprawa. Może zrobić filmik. Oczywiście, że znam nawet parę razy. Wspominałem o całej sprawie związanej z archiwami niemieckimi, z zabójstwem Gerharda. Gerharda z zabójstwem Jaroszewicza, z zabójstwem Świerczewskiego i sprawy wydają się być powiązane. Nawet ostatnio się zastanawiałem nad tym, czy jeszcze raz tego nie pociągnąć, tym bardziej, że zdaje się Kangur na stronie, kolega Kangur na, na naszej facebookowej grupie prezentował książkę też w temacie zabójstwa Jaroszewiczów, a to jest bezpośrednio powiązane również ze śmiercią pana Jana Gerharda. To bardzo ciekawy temat. Chmielu odnośnie wczorajszego codziennika. Broń w każdej Biedronce na dowód i bez rejestracji? Eee... Teoretycznie to by było dobre, ale ja bym się gotów był zgodzić z tym, że nie może nabyć broni osoba, która była skazana za przestępstwa oparte na użyciu przemocy. A reszta osób, jeżeli są zdrowe na no, umyśle, w sensie nie są pozbawione praw, praw o samostanowieniu, no, czyli nie są bezwłasnowolnione na przykład, mogą albo inaczej. Osoby, które nie mają zaburzonego postrzegania rzeczywistości. O, to jest najlepsze. To wówczas rzeczywiście taka broń powinna być dostępna. Oczywiście to jest w Polsce niemożliwe. No, z myśleniem komunistycznym, a przede wszystkim z tym, że nasze społeczeństwo, my, yy... Jednak mamy mentalność jeszcze ludzi, mimo że się większość z nas urodziła albo pod koniec komuny, albo już po komunie, to jednak ta mentalność gdzieś tam socjalistyczna i komunistyczna, mentalność niewolnika i chłopa pańszczyźnianego siedzi w nas. No. Maciej napisał, Biedronce broni już jest, na przykład wczoraj się kajzerki, wkładasz ze dwie w skarpety już masz kiścień bojowy. W Mielu, Brothers i Arms w wykonaniu Metallica o wiele lepsze niż w oryginale. Słyszałeś? Nie słyszałem. I to chyba wydaje mi się niemożliwe. A kto by zdecydował, że nie mam zaburzonego postrzegania rzeczywistości? No, to jest inna sprawa, bo właśnie to jest, to jest to zagrożenie jakiegokolwiek reglamentowania tego typu rzeczy, że zawsze ktoś by o tym decydował. Dlatego z drugiej strony kusi mnie to, co właśnie powiedział Hoga w tym wywiadzie, że żadnych reglamentacji. I zobaczcie, jak to będzie. Kmielu stojąc na bramce, spotkałeś jakichś znanych gangsterów? <gryw> nie, znanych gangsterów raczej nie spotykałem, oni nie bywali w, najczęściej w takich knajpach, oni tam tam ich raczej żołnierze bywali. Natomiast w, w, widziałem e, znanych gangsterów, którzy byli uważani za bossów Ówczesnego świata przestępczego, którzy właśnie stali na bramce. A prawdziwi gangsterzy siedzieli przy stolikach. I bynajmniej nie byli łysi wielcy w skórzanych marynarkach i z łańcuchami, prawda? Tylko siedzieli gustowne zegarki cienkie oko płatek, drogie garnitury i rozmawiali. Trzeba zrobić zlot chmielowców w Polandzie. Jakieś plany na coś takiego w przyszłości. Ja to się wiecie, wstydzę bardzo, kurde. Naprawdę, ja to tak publicznie wiecie. Ja tu jestem cwoniak w mecie, kurde. A tutaj. Znaczy nie, no nie myślałem jeszcze o tym, ale można się kiedyś będzie jakaś piękność na jakimś gruncie. Coś może będzie się można było wymyślić, no, wymyślać. Ale zlot to może za dużo powiedziane, po prostu jakieś spotkanie przy ognichu albo coś. <laughs> Wbrew pozorom u nas nie ma większych problemów z dostępem do broni. Wstępujesz do klubu sportowego, pół roku i masz broń. No właśnie nie, Moryc, to ja wiem, że można <laughs> coś takiego zrobić. Ale na przykład wiesz, no ja nie mogę mieć broni. Chociażby ze względu na to, że yy, yy, poszedłem na terapię, żeby przestać pić alkohol, i nie mogę mieć broni. Nie to, żebym jakoś bardzo tam, że tak powiem, z tego powodu cierpiał, ale prawdziwa wolność polega na tym, że nie ma czegoś takiego, że musisz coś zrobić. Tylko po prostu idziesz do sklepu i kupujesz broń. A nie to, że musisz się gdzieś zapisać, ktoś musi dać ci zaświadczenie, że jesteś zdrowy. Decyzję musi wydać ktoś tam na podstawie takich i takich przepisów, a teraz jeszcze wchodzą następne zmiany w przepisach w ustawie o broni i amunicji, a poza tym, które bardzo ograniczą dla niektórych posiadane, że tak powiem, jednostki broni. A poza tym, broń nie powinna być rejestrowana przede wszystkim. Bo teraz polega to na tym, że w każdej chwili państwo może ci odebrać tą broń. I nawet nie będziesz mógł kwiknąć. No. no, chyba że masz gdzieś tam zakopaną w ogródku. Także tak. I właśnie dobrze tu pisze <laughs> Tomek Zleszno. Paradoks polega na tym, że przestępcy nie, nie potrzebują pozwolenia na broń. Właśnie o to chodzi, że e, wszelkie przepisy regulujące prawo dostępu do broni są przepisami dla osób praworządnych. A dla tych złych te przepisy są tyle warte, co wiecie. No, co nic. Zróbmy Chmielowi wjazd na chatę. Nie ma takiej opcji. U mnie, że tak powiem, nie ma opcji, żeby u mnie wjechać na chatę bez strat. <noise> tak, każdy w Polsce może mieć broń czarnoprochową. Zgadza się ale słyszałem, że są już zakusy nawet na to. Poza tym według ustawy ta broń to nie jest broń. Nie jest to broń palna, tak? Czy broń strzelecka? Już nie wiem. Już to już widzicie, te to, to określenia, to wszystko. To tak jak z prochem. Musisz zarejestrować broń, żeby kupić czarny proch i musisz mieć europejską kartę broni. Po co? Ja rozumiem, jeżeli ktoś chce wyjechać za granicę, chce przewieźć broń, no to taka europejska karta broni jest potrzebna, nie? ale po to, żeby kupić proch do broni czarnoprochowej, no ja wiem, że można pojechać do Cieszyna czeskiego i kupić sobie. Ale no... Jeżeli chodzi o zakopaną broń, to jak wykopiesz popesze, robiąc stawik, może zostać posądzony o nielegalne posiadanie broni, jak nie masz zezwolenia. Oczywiście, no to jest na tej samej zasadzie no to jest na tej samej zasadzie, jak, wiesz, znajdziesz meteoryt, który spadnie na twoją działkę i weźmiesz go sobie, to on nie jest twój i do, możesz pójść do pierdla, prokuratora masz na karku. Albo znajdziesz na swojej własnej ziemi złotą monetę w ziemi. To już popełniłeś przestępstwo w tym momencie, jeżeli zrobiłeś ruch, żeby ją wykopać, nie? To jest chore. Czy w Polsce trzeba mieć pozwolenie na łuk czy kuszę? Na łuk nie trzeba mieć, na kuszę trzeba mieć. Popieprzone, prawda Wojtku? Ostatnio próbowałem kupić w Czechach proch. Nie da się. Ale jak to się nie da? Kurde. Ale na jakie, dlaczego się nie da? Czy oni wymagają teraz jakiś... Weź tutaj to roz... że tak powiem rozszerz, bo... Bo aż to mi się wydaje dziwne, przecież nie, w, chyba, że w Czechach się ich nie przepisy zmieniły dotyczące mm, broni czarnoprochowej albo w ogóle prochu. No fakt faktem, że ja byłem w Cieszynie, ja wiem, kiedy to było, no ze 3 lata temu, no ale kurczę, mm, weź pr proszę cię, pracownia Długo Pols Dobro Polski, przepraszam, Powiedz co tam, dlaczego, jak to nie można było, nie da się. Maciej Płonka, o kurna, ma, dziękuję, happy birthday panie Michale. <grywanie> dziękuję, patrzcie, no. super. Meteoryty można szukać, bo do nikogo nie należą. Ta, e, należą. Meteoryty są... E, spróbuj poszukać meteorytu, gdzie wiesz, gdzie, że gdzieś spadł. Poza tym była głośna sprawa e, e, Morycu, chyba że się zmieniły przepisy w przeciągu ostatnich dwóch, trzech lat. E, głośna sprawa była jakiś czas temu na Mazurach. Meteoryt spadł, pieprznął babię e, w stodołę i urwał jej kawałek e, dachu, zniszczył. Jakiś odłamek kosmiczny. I e, nie dość, że miała problemy z uzyskaniem odszkodowania, to jeszcze została ona chciała po prostu. Znaczy, przyjechali jej to zabrali. No. Nie miała z tego nic. W końcu się ktoś tym zainteresował, to dostała odszkodowanie od Skarbu Państwa i nagrodę za to, że tam coś znalazła. Ale nie można szukać w większość obszarów. No, czy szukać, może możesz sobie chodzić i mówić, że szukasz meteorytów, ale nie możesz tego podejmować, to nie jest twoje. Przynajmniej takie były przepisy, jeżeli chodzi o znane miejsca, w których ludzie poszukiwali meteorytów, jeszcze jakiś czas temu. To nie jest kurna Rosja, w Rosji można. Tutaj ja wiem, że na przykład wiem, że... Mogę się też mylić z jedną rzeczą. Duże obszary, w których spadają, jeżeli spadnie gdzieś meteoryt, to ten obszar jest od razu wyjęty z poszukiwań prywatnych. Nie można tam chodzić i szukać. Wiem, że było tak, jak ludzie szukali meteorytów w tych znanych miejscach, gdzie już ślady świadczyły o tym, że gdzieś tam coś spadło. Także. A w ogóle teraz samochodzenie z wykrywaczem jest, wiecie, <laughs> jesteś prawie że podejrzanym. No. Interesuje mnie to z tym kupnem tego prochu w tych Czechach. Dlaczego się nie da obecnie? Aż mi się wydaje dziwne, no. O jest, trzy lata temu też kupowałem bez problemu. Teraz zmiana przepisów. Aż muszę to sprawdzić, no. Oglądałeś Eurowizję, wygrał fajny kawałek krokowy. mógłbyś do niego zagrać na garach i wrzucić filmik na kanał. Ja dzisiaj grałem, słuchajcie, na perkusji odwaliło mi, grałem Freestyler, Boom Funk MC. Także zupełnie inna bajka, ale bawiłem się niesamowicie dzisiaj w związku z tym. Dobra, słuchajcie, jest bardzo późno. Dwie godziny czterdzieści. Kurde, nie no, jeszcze można chwilę pociągnąć. kurcze. O właśnie, dobrze tu napisał Sebastian Langer. L Langner, przepraszam. Wszystko, co znajduje się w ziemi na terenie Polski, należy do skarbu państwa, czyli jeżeli państwo na czymś zależy, to będzie to nielegalne. Dokładnie. Dobra, słuchajcie, nie no, będę jednak kończył, bo słyszę tam, że jestem potrzebny. E Szkoły jutro nie ma, także córka jutro ma wolne. Syn się szykuje do egzaminu. W Fortnita chyba. Jutro wam pokażę, jak tam sobie, jakie mam rzeczy tam do trenowania. Jak sobie tam trenuję, co tam robię. I wreszcie może jutro zrealizuję pewną rzecz, którą miałem już tutaj zrealizować na kanale. A o tych meteorytach moryc... Ja sobie poczytam i o Emilencinie i różnych tego typu rzeczach. No cóż, dziękuję Wam bardzo. Bardzo Wam też dziękuję za, że tak powiem, jak to powiedzieć, szczodre dofinansowanie mojego urodzinowego live'a. Dziękuję wszystkim za obecność, za ciekawe tematy. Mam nadzieję, żeście się nie nudzili. Ja powiem Wam, że dzisiaj to mi przeleciał ten live tak szybko, że aż w szoku jestem, że to tyle czasu trwało. Mi się wydawało, że jednak to. Króco. Ja tu teraz dobrze, że patrzę tu, bo tu mam zegar, wiecie. Żeby nie było, że jesteśmy na żywo. <gry> Także, co tu jeszcze, kurde, nic się nie dzieje ciekawego, co mógłbym pokazać. Mam trochę rozpizdiaj, wiecie, jak tu dzisiaj grałem, to zobaczcie, tu jest wszystko, tu przedłużacze jakieś, tam stoi moje Wi-Fi, tu kamerka. Co tu jeszcze ciekawego. Tam rzeczy, które przeszkowane miałem na wyjazd, a nie zabrałem. Także trochę się, trochę się działo, ale wyczyściłem akwarium przynajmniej. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się. Dziękuję wszystkim. Życzę miłego tygodnia i przede wszystkim miłego poniedziałku. Jeszcze raz dzięki za szczodre wsparcie, za polubienia, komentarze i inne tego typu rzeczy. Trzymajcie się na razie. Cześć. A, jeszcze wyłączę tylko to. Poczekajcie. O, siema, fasolowy ludek, siema. Tak. No i od... słuchajcie, no dzisiaj jeszcze taka jedna rzecz. No dzisiaj codziennika to już nie będzie, kurde, ale to myślę, że ten live wystarczy za codziennik. Także na razie dwóch codzienników w maju nie było. Ale jutro już wracamy z powrotem. Będą codzienniki i będziemy robić też filmy. Także będzie dobrze. Co ja miałem jeszcze opuścić coś? A, no dobra, no to na razie, trzymajcie się, cześć.